Cześć, to Marek Sekielski. Chcecie prosić o drobną przysługę? Wejdź na stronę sekielski.pl Ukośnik Ekstra. Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku programu Wiek Niewinności, programu, w którym rozmawiamy o niewinności i dzieciństwie naszych wspaniałych gości. I na samym początku przypominamy, żeby subskrybować kanał Sekielski Brother's Studio, żeby oczywiście komentować każdą rozmowę, która się na Sekielski Brother's Studio pojawia. A poza tym jest tam taki znaczek pod naszą rozmową: podziękuj. Zachęcamy, żeby podziękować za tę rozmowę, ale też za wszystkie inne rozmowy. I to chyba wszystko z mojej strony. A tę wielką przyjemność przedstawienia naszego wspaniałego gościa przekazuję koledze Arkowi. Ja najpierw jeszcze nas przedstawię. Ja się nazywam się Arek a Łukasz Klinka nazywa się Łukasz Klinka. Tak, a naszym gościem dzisiaj jest, wow, Kasia Bonda. Ciao, cześć. Cześć, cześć, Kasia. Czy trzeba Cię przedstawiać? Zastanawiam się, że chyba nie. Jak ktoś nie wie, to niech wyłączy. <grym> o nie, i wszyscy wyłączyli. <grym> Wszyscy, wszyscy wiedzą. Gdyby nie wiedzieli, to ci, którzy widzą, to tutaj są Twoje najnowsze książki. A ci, którzy tylko słyszą, to to jest tak. Balwierz, nikt nie musi wiedzieć. Klatka dla niewinnych. Tak, to są tylko z tego roku. <laughs> Dobry przerób. Dobry. Przygody, nie wiem, czy to można tak powiedzieć kolejne przygody Huberta Majera. Ale przygody to takie słowo trochę infantylne. Nie, coś. lubię nie. przygody, bo A, ma okay, bardzo dobrze. dużo przygód ten facet. No, zdecydowanie. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie zna Huberta Majera, to może poznać Huberta Majera, ale ma dużo do nadrobienia, prawda? No i produkują się nowe cały czas. No, no właśnie. No i dzisiaj dowie się, z czego Hubert wyrósł, bo wyrósł z autorki. No, taka jest prawda. Nie wiem, co o tym sądzić, bo to taka jest postać. <śmiech> <śmiech> Ten facet nie jest kryształową postacią, ale myślę, że to jest fajne. Poza tym jest facetem też, to, to, to jest interesujące. No tak. I zaczęłam pisać męskiego bohatera, bo nie miałam odwagi pisać z perspektywy kobiety. Wydawało mi się, że to jest zbyt ryzykowne. To były zamieszkłe czasy, dawno temu. Na rynku był tylko Marek Krajewski, Zygmunt Miłoszewski. Oczywiście no, były książki Anny mileskiej i wszystkich no, zagranicznych, bardzo dużo autorów zagranicznych, ale Polaków było niewielu. Więc to było wtedy ryzyko, żeby nie tylko bohater był profilerem i jeszcze dodatek kobietą. Więc musiałam odczekać 7 lat, żeby stworzyć Saszę, czyli, czyli inną bohaterkę innego cyklu. A Hubert Meyer, ja myślę, że jak go piszę, to, to wydobywa się taka moja, ten mój łobuz, którego mam w sobie no, i właśnie. którego ukrywam. I to dlatego mi się go łatwiej pisze, szybciej i mogę mu te różne kłody pod nogi rzucać i sama się dobrze bawię. Taka jest prawda. Bo Sasza jest taka trochę martyrologiczna, te różne moje dokumenty są cięższe i... Tak, jak rozmawialiśmy przed anteną, to tak jak z pracą nad wywiadem, rzeką nad reportażem, że się bardzo długo pracuje, jakby ta książka jest efektem e, takiej żmudnej roboty. A tutaj to po prostu są takie, bym powiedziała, wariacje. Mhm. Ale właśnie o tym łobuziarstwie porozmawiamy, bo spotkaliśmy się, żeby rozmawiać. No, ja zwlekałam, o zwlekałam ale w końcu nie przyszłam. Ma, nie, nie ma rady, nie ma. Tak, no, trzeba porozmawiać o łobuzie, więc pierwsze pytanie, kiedy ten łobuz i gdzie dokładnie się urodził? Tak, urodził się w Białymstoku, 26 sierpnia, rocznik 7.7, więc y, naprawdę dawno, e, ale całe y, takie dzie dziecięce życie i licealne życie to przemieszkałem w Hajnówce, to jest... Y, małe miasteczko na Podlasiu. W tamtym czasie to, to nie było takie małe, ale teraz to chyba ma 30 tysięcy i połowa jest w Irlandii mieszkańców, natomiast no tak, no jestem totalnie dziewczyną z puszczy, bo do puszczy to chodziłam tak jak chodzę teraz na skwerek z psem, no to miałam bloki i, i, i ulicą Reja szłam do puszczy i już była taka tabliczka i tam do Białowieży 18 kilometrów, więc żubry chodziły po ulicy i naprawdę to, to nie jest żart to było regularnie, jak się szło na spacer, jak szliśmy rodzinnie na spacer, na przykład niedzielę albo na ognisko, bo często e, tata robił ogniska i w ogóle mm. ten las jest dla mnie czymś takim, no nie wiem, do dzisiaj to jest dla mnie takie bardzo naturalne środowisko. No to po prostu miałeś różnego rodzaju zwierzęta, żubry stały tu, a my tutaj piekliśmy kiełbaski, robiliśmy ziemniaki, e, no tak. Ale cztery lata... Pierwsze spędziłaś w Białym Stoku. Tak. Pamiętasz tak. coś z tego? Nie bardzo. Momentu? To znaczy my mieszkaliśmy na dziesięcinach i e, to było takie blokowisko w tamtym czasie, no, takie blokowisko, czyli były najwyższe bloki i one były najnowocześniejsze właściwie. Ale ja nic nie pamiętam. E, przenieśliśmy się do Hajnówki, dlatego że moja mama została szefową laboratorium. E, największego zakładu drzewnego w Hajnówce, bo Hajnówka jakby stała drewnem, tak? Jakby miasteczko Twin Peaks to jest takie polskie. E, totalnie. I, no i to był e, awans, tak? Jakby d, duża fucha. E, no i, i, i już tam zostali, tak? Jakby po prostu myślę, że tak jak w życiu, czasem ludzie podejmują takie decyzje, tak jak dzisiaj, emigrują gdzieś daleko e, za pracą. A moja mama była osobą bardzo malowniczą, tak, yy, i ambitną. I na tamte czasy była dosyć ekscentryczna. I to była bardzo wielka rzadkość, żeby kobieta była, yy, była chemikiem w ogóle. Oczywiście miałam z chemii zawsze ledwie truje, <śmiech> <śmiech> bo jak ona mi zaczynała coś tłumaczyć i wyjmowała z swojej książki to w ogóle. Tak, no tak, tak. No, mama jeszcze będziemy się pytać. W ogóle rozmowa z Tobą jest taka, że praktycznie pytań nie trzeba zadawać. Ale macie bardzo dużo. dużo mamy, tak, tak. ale. ale bo my ale inaczej nie umiemy. Dobrze sobie radzisz i już odpowiedziałaś na parę znaczy, bo pytań. No ja się wiecie co zastanawiałam, jak tutaj do Was postanowiłam, że jednak przyjdę. Nie dlatego nie chciałam przyjść, bo nie chciałam, bo to jest już w moim wieku takie naprawdę przyjemne, kiedy możesz się cofnąć i przeanalizować swoją drogę. Ja właściwie to zrobiłam. Pisałam, dlatego nie przyszłam za pierwszym razem, jak mnie zaprosiliście. Teraz skończyłam, więc znacie mój proces. Jak piszę, to mnie nie tak, ma. Tak, trzeba Cię I Tylko Ada miesiąc. rozmawia z Wami, tak, więc jakby. Mm, i, I pomyślałam sobie, że to jest takie piękne i ciekawe, i że już raz na jakiś czas rzeczywiście taki audyt systemu trzeba zrobić. Czyli po prostu, bo właściwie to jak sobie pomyślę w tamtym czasie, nie wiem, no jak byłam dzieckiem, albo jak byłam starsza, albo jak się. Wybiera drogę życiową, to e, oczywiście wydaje ci się, że możesz wszystko, tak? To jest najpiękniejsze w tym wieku, że po prostu totalnie zawojuje świat i właściwie wszystkie drzwi stoją otworem, nie w ogóle nie widzisz żadnych przeszkód, ale wyobrażasz to sobie prawdopodobnie zupełnie inaczej. Znaczy, tak w moim przypadku było, że. Ja właściwie nie wiem, jak to się stało, że ja jestem tutaj w tym miejscu i że mam to szczęście, że piszę książki i że, że mogę z tego żyć, tak? I że jestem totalnie szczęśliwa w tym z tymi moimi świrami wszystkimi i że to te wszystkie moje wady udało się przekuć tak naprawdę na plus. I no przysięgam, no to jest tak, że jakby, jak byłam mała, to za mnie nie dawano za bardzo więcej niż 3 złota, mm -hmm. To większość wad, y, u dziewczynki zwłaszcza, takich, które, y, no, w ogóle ja nie rokowałam, tak? Co to znaczy, nie rokowałam, że? No, y, to jest tak, że, i myślę, że właśnie, i, bo to oczywiście widzisz, jakby, jak zwykle 17 dygresji, mm -hmm. y, to jest tak, że o, y, będąc dziewczynką w małym miasteczku, Powinieneś się zachowywać zupełnie inaczej, mieć zupełnie inny modus operandi niż ja miałam. I paradoksalnie to, że ja, yy, że ja po prostu zawsze yy, chciałam iść swoją ścieżką, co było w tamtym, yy, w tamtym rejonie, to były też inne czasy. No, już powiedziałam, w tym roku się urodziłam, więc nie wiem, wzrastałam w latach 80., a ma taka licealna młodość buntu to lata 90., grunge i w ogóle. E, czyli po prostu też zwalczaliśmy tych z lat 80., -tych, jako <noise> tych dziadersów, tak? No i, yy, i po prostu wydaje mi się, że wszystko, cała siła, to się wzięła tak naprawdę z przełamywania tych elementów tego, co rodzice, ciotki, starzy ludzie, którzy w tamtym czasie jakby byli dla mnie autorytetami często, jakby ten rodzaj małego buntu lub dużego buntu, bądź jakichś takich marzeń, które sobie stawiasz. Jakby nie chodziło o zdobywanie ich, tylko po prostu robienie na przekór. Jakby to był mój największy problem w dzieciństwie. A mhm. no, poza byłam totalnie samodzielna zawsze. To dlatego nie rokowałaś, bo robiłaś na przekór? No bo po prostu, jak masz takie dziecko, które nie pozwala ci się sobą nawet zaopiekować, wszystko wie najlepiej, jest przemądrzałe, chodzi swoimi drogami, nie, nie za bardzo się ujawnia. Ja nigdy nie byłam jakaś bardzo ekstrawertyczna. Że na przykład nie wiem, teraz udzielam wywiadów, rozmawiam z różnymi ludźmi. Ogólnie jestem towarzyska, ale to też jest tak, że musiałam się tego nauczyć, otworzyć się na to. A wcześniej to byłam totalnie zamknięta i, i, i trochę żyłam w swojej bańce. I teraz obserwuję moje dziecko, to się zastanawiam, e, bo pamiętam rozmowę z panią nauczycielką, którą pozdrawiam z tego miejsca, która mi do, dokładnie użyła tego określenia, że gdzieś tam w jakimś stopniu moja córka ma trochę swój świat, i ja sobie pomyślałam, że to super. Że to, to wspaniale, to dlatego że ja też miałam swój świat, tak jakby e, taka moja przestrzeń, e, za którą się nie przedostaniesz. Ja wiedziałam, co, czego ja chcę i czego nie chcę. Właściwie tak naprawdę to głównie wiedziałam, czego nie chcę. Mhm. A czego nie chciałaś? Nie chciałam tak. Zostać żoną w wieku 18 lat i mieć siódemkę dzieci, i mieszkać w hajnówce w bloku i chodzić, y, oglądać żubry i y, pieckie łbaski, tylko chciałam. W świat, zdobyć świat. Tak, chciałam po prostu mhm. mieć przygody i chciałam robić coś wspaniałego. W tamtym czasie to już opowiadałam wam tysiąc razy, nawet chyba nie będziemy do tego wracać. Była muzyka, pianino i fortepian. Wrócimy, wrócimy tylko może więcej. No, ja to tyle razy opowiadałam, że już nawet mi się nie chce y, tego wspominać, chociaż to jest bardzo ważny moment w tamtym czasie w moim życiu. i Zawsze byłam obsesyjna, zawsze byłam taka, działałam kompulsywnie i byłam dosyć zorganizowana, ale tak z zewnątrz to wyglądało, jakbym była w chaosie. I w tamtym czasie byłam absolutnie przekonana, że będę pianistką, tak? Jakby będę pianistką, to oczywiście stawiając sobie taki cel, no po prostu nie tylko, że sobie o tym marzyłam tak? że chodzę gdzieś tam i myślę sobie o będę pianistką, będę siła taką sukienkę i będę tam grała tak? tylko, tylko napieprzałam w tą klawiaturę w tamtym czasie to była klawiatura pianina po, po kilka godzin dziennie ponieważ jakby po prostu wiedziałam, że technika jest bardzo ważna jakby no, to jest niezwykle istotne co jakiś czas koncertowałam i, i wyjeżdżałam do dużych miast myślę, że to też bardzo dużo mi dało, że ja wyjeżdżałam pociągiem z moją panią profesor, z mojego miasteczka, do różnych dużych filharmonii. Bez rodziców, gdzie, tylko z rodziców, tylko z nią. Tylko z nią, tak. Z nią, tak. No, nie, nie wiem dlaczego. No, to, to było też ciekawe i to była, ja zawsze mówię, że to jest taka dro, moja druga matka. Mówiłaś o niej Hajnowska Tyszkiewicz, taka tak, dama. Tak, tak, no, research, <grym> tak. Tak, no Pani Halina była niesamowita zupełnie, w ogóle pochodziła z Wilna i była oryginalnie skrzypaczką, która była tam za młodosławna, no ale w czasie wojny zawierucha wojenna przygoniła ich ją i męża, który też był skrzypkiem do Hajnówki właśnie. No i założyli ognisko muzyczne, bo ja grałam nie w żadnej szkole wielkiej akademii czy w czymś, tylko po prostu tam było ognisko muzyczne i rodzice płacili za tą szkołę. To, to było też tak, że bardzo długo nie miałam pianina, bo nas nie było stać ja pamiętam bardzo dokładnie kiedy rodzice podjęli decyzję że kupią mi pianino, bo przecież totalnie byłam obsesyjna i siedziałam w tym ognisku po 4 godziny dziennie i wracałam w nocy ciemno a, a, a w ogóle nie, nie byłeś w stanie mnie powstrzymać, a ja musiałam tam pójść grać no i, i, nie, i mieliśmy bardzo długo taką pralkę w ranie nie mieliśmy automatycznej pralki, chociaż wszyscy sąsiedzi już mieli, dlatego że oni po prostu sprowadzili mi lagnicę czyli pianino dla mnie kupili e, no i to ja w tamtym czasie uważałam, że to jest oczywiste. tak? <grywa> <grywa> no po prostu mm, dziś wiem, że to jest cudowne. Że mając takich rodziców, którzy widzą, że ma, masz takie dziecko, które po prostu jakby jest skupione na tym. E, a no i oczywiście to jest też tak, że jak pianino było w domu, no to. to, to to, tego nienawidziłam, bo jak już pianino było w domu, tak przychodzili goście na brydża, moi rodzice byli bardzo towarzyscy i tak dalej, więc w kółko Kasia to może zagraj, tak? I tego nienawidziłam po prostu być taką małpą na drucie. I e... grałaś wtedy klasykę im? czy znaczy, wiesz, co no po prostu w pewnym. Najpierw to się zawsze opierałam i nie chciałam, ale potem jakimś jak przypieprzyłam, to po prostu wiesz, jeden utwór i starczyło i szłam do siebie, tak? Jakby jedno wejście, tak? No czasem oczywiście były takie hmm. sytuacje, no jak była rodzina, się zjeżdżała i nie wiem, były święta, albo czasem pamiętam, w nocy grałam, kiedy wszyscy szli spać i sobie zamykałam pokój. Oczywiście to jest totalnie nieodpowiedzialne, więc zamiast się cieszyć, to wchodzili, żebym przestała. Później już, później to już włączałam muzykę innego typu na, <noise> na głośniki, ale, ale generalnie to były, więc ja się ja, ja po prostu. Hmm, to nie, nie tak było, że ja się tak abuntowałam czy sprawiałam problemy. Na przykład, nie wiem, ja bardzo e, prze, nie wiem jak to się stało, bo moi przyjaciele oczywiście no, byli pankami albo metalowcami, generalnie to były tego typu klimaty. E, no to dwo, dwoje z nich no, zaćpało się, tak. Jakby to był ten czas, kiedy jakby był kompot i jakby to nie było, że pobieranie trawki, tak? Tylko po prostu ludzie wchodzili na ostro, eee, no teraz nawet aż mi, aż mi głos drży, bo pamiętam ich. Byli naprawdę świetni, mie mieli swoją kapelę i w ogóle to, to było po prostu, dowiedziałam się już na studiach, że, że naj najpierw jedno, potem drugie. No w naszym pokoleniu to chyba wszyscy tak stracili znajomych, nie było... Kogoś, kto, się, no to kto tak, się uchował. Tak, bo to no. i, i to były bardzo wrażliwe osoby, bardzo takie, myślę, że o wiele bardziej utalentowane, na pewno niż ja, ale też to są, właśnie to jest taki typ, który bardzo głęboko wchodzi. Nie? Też myślę, że miało wpływ, z jakiej rodziny pochodzi że nie, nie, nie wiem zresztą, no nie chciałabym tego analizować, bo to nie jest moja sprawa, natomiast, a ja nie, jakby nie weszłam w to nigdy. E, to, to jest tak, że papierosy, pierwszego papierosa zapaliłam w wieku do 25 lat. E, nie wiem, czy o papierosach można mówić, ale, ale chyba można. No nie? późno zaczęłaś palić. No tak, to, to w ogóle się nie kwalifikuje. do Nie kwalifikuje się do dzieciństwa. No ale tak. generalnie znowu też użytkowo zaczęłam palić, dlatego że wtedy to już byłam e, reporterką kryminalną i jak. Po prostu się kontaktowało z policjantami w ogóle w, w sądzie, w prokuraturze tam się kiera wisiała, totalnie tak? wszyscy palili. Więc jakby jak nie palisz, to nie masz informacji. Więc ja, ja po prostu sobie kupiłam paczkę czerwonych malborków i zaczęłam palić. No. I Jak już zaczęłam palić, to już pa paliłam normalnie tyle, ile tam trzeba. Ale <grym> wcześniej tak. jak grałeś na tym pianinie, to właściwie nie musiałaś próbować palić, bo twoja. Pani nauczycielka paliła chyba za pięć osób. Ale, w trakcie tak. nauki. Nie? Znaczy, to z papierosami w ogóle to, to jest taka historia, że faktycznie jak ja jak ja grałam, jak, jak, jak w ogóle chodziłam na lekcję, byłam bardzo z nią zaprzyjaźniona, ona była dla mnie takim wzorem e, autorytetem. O. E, to była kobieta, która była totalnie mało, nie była miała mało miasteczkowa, była, była po prostu to określenie Hajnowska, Bata, Tyszkiewicz bardzo do niej pasuje. Była niezwykle elegancka taka dama, ale jednocześnie na przykład, nie wiem, wędkowała z mężem i chodziła po mieście w takich woderach, bo jechali, i mhm. nie mieli samochodu, więc jechali pociągiem i oni po prostu w tych ubraniach szli e, z tymi wędkami, z tym całym sprzętem gdzieś tam jechali widzę na te ryby. Tak? Więc jakby, Przypomina mi się od razu królowa Elżbieta, jak w The Crown idzie po Tak, Rzosowiska tak, dokładnie. Tak, to był ten typ. Jednocześnie no, jak y, takie wczesne lata, y, kiedy uczyłam się grać, to, to, to ten zapach papierosów, ponieważ oczywiście nikt się nie szczypał, ona paliła cały czas, więc tam wisiała siekiera i wszyscy w kółko przynosili różne prezenty. Między innymi towarem deficytowym były mandarynki. I, ten, i ona obierała te mandarynki i paliła papierosy. Ja, ja do dziś pamiętam jakby to połączenie. Y, y, to kojarzy mi się, po prostu są takie, takie flashbacki z dzieciństwa, które po prostu ci otwierają obrazy, tak? I jakby to, to, to było to. Ja pamiętam, I do tego preludium i już mamy obraz z dźwiękiem. No preludium I to w filmie było tak, sprzedawca mandarynek jara szlugi, a ty stoisz obok niego i tam w tle muzyka. No co, to, jest, to jest też tak, że myślę, że to mi się włącza ten obraz też dlatego, że jak grasz E, to oddzielasz się od świata, tak, jakby zanurzasz się w tych dźwiękach, czyli jakby przestaje to istnieć, jakby to, co zmysłowe zostaje, czyli zostaje dźwięk i zostaje zapach. Tak? Jakby właściwie to e, potem zawsze, ponieważ byłam zawsze ostatnia i najdłużej tam siedziałam, to zawsze e, odprowadzałyśmy się do domu, ona mieszkała kilka ulic dalej I, i szłyśmy przez całe miasto i rozmawiałyśmy i. To były takie najważniejsze dla mnie lekcje takiej kobiecości, ale innego typu niż od matki, bo to jest tak, że w moich czasach to się nie rozmawiało z mamą o jakichś takich sprawach, nie wiem, no. e, pani Halina mi, mi na przykład e, któregoś czasu przyszłam na lekcję w takich podstrzępionych krótkich spodenkach, nosiło się takie takie. Miałam dobre nogi. Dzisiaj i w ogóle... takie spodanki dużo kosztują. Nie ma już ich na szczęście w razie. Nie są, razie. są, wracają. Tylko trzeba zapłacić, a nie robić samemu. No tak, no bo to się robiło dokładnie. To było tak, że się obcinało stare dżinsy i zresztą miałam te, te, te dżinsy chyba z Lumpeksu. Bo to też jest bardzo ważne, że ja moi, moi rodzice nie byli zamożni. Byliśmy biedni właściwie, myślę. Ale wiecie, ja w ogóle tego nie pamiętam. To znaczy, totalnie nie pamiętam tego, że my należeliśmy do grona biednych ludzi. czyli no To takie były trochę czasy, że się aż tak Więcej na to nie też zwracało, było. Nie zwracało uwagi. Nie? Też... Znaczy, wiesz, co po prostu, niczego mi nie brakowało. Ehm... Ciuchy potem to już się kupowało w lumpeksie i to w ogóle było totalne szaleństwo. Mogłeś mieć wszystko i jakby kombinowałeś i to było tak. też fajne, że możesz swój styl kreować i to nic nie kosztuje właściwie. Ludzie, którzy jeździli, bo w moim miasteczku się jeździło do Stoku, żeby sobie coś kupić do ubrania, to ja w ogóle tylko po buty jeździłam, głównie po martensy. No i, no i do tych martensów nosiłam różne jakieś krótkie spodenki, czy sukienki, czy coś, ale to było wszystko jakby wygrzebane i przerobione samodzielnie, także były takie unikatowe rzeczy, to bardzo dobrze to wspomina, uważam, że to jest świetne, jak dzisiaj nie wiem, ja chodzę z córką do, do tych moli, kupujemy te rzeczy, jakby ta, 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 to, to normalne jest, że się zmienia ten styl, ale ta kreatywność myślę w tamtym czasie była yy, no, strasznie fajna i jakby pokazywała kto jest kreatywny, a kto nie jest, tak? No bo to trzeba było się po prostu natrudzić i też mi się wydaje, że też takie grupy się tworzyły, nie wiem jak u was to było, że, że były takie grona, że z tymi, tamci to są, wiecie, no f, f, nie chcę ich obrażać nikogo, ale no nie, nie wiem. Nie no były subkultury, nie, ma, no tak, w no, subkultury rządziły, no, jakby tak, się właściwie nie znosiły. No, każdy tak, gdzieś no, należał, tak, tak. Tak, ale na przykład nie no my zwalczaliśmy, bo to był taki rejon e, w małym miasteczku dyskopolowców. Po prostu zwalczaliśmy ich. To był największy obciach wieśniaki z terenu, tak? Jakby totalnie w ogóle to było. Ale oni też byli w jakimś stopniu, mo moim zdaniem, subkulturą. Te dziewczyny od razu z daleka było widać, miały takie kaczki zrobione grzywkę. Was i to takie mówi o kaczki. U nas się na to mówi o alfy. A no to od takie alfy, alfy. To... a u nas się mówi kaczki. Mhm. I miały takie buty, wszystkie takie same. I tak jak w, w mojej grupie przyjaciół każdy był inny, to oni się upodobniali, to się byli identyczni, że z daleka mhm. było widać. No i... No tak, masz rację, to, to było tak... Subkultura disco-polowców. Tak, nigdy tak a, o tym nie myślałem. Ale... No rozszerzyli się bardzo. <gryppy> tak, jedyna, która przetrwała i wygrała. Ale, bo jeden wątek nam Bo oni nie byli nihilistami, tak, oni są to, zawsze to zadowoleni, tak. oni są optymiści. A my tutaj, wiesz, mrok i w ogóle Defety. <gryppy> no future. Ale jedna Wszystko zbojkotować, tak. Jedna rzecz nam umknęła. Co pani... Halina tak, mhm. powiedziała na te twoje obcięte dżinsy. A tak. Mówić. No ona mnie przegoniła. Ażun? Wygoniła mnie. Kazała mnie wrócić do domu i przyjść następnym razem, w ogóle nie było lekcji. Mhm. Zrobiła mi to znaczy to nie było tak, że to był jakiś wykład przemówienie czy coś takiego, tylko było takie ja się poczułam e, e, tak jakbym dostała w twarz. Taki rodzaj i to była dla mnie najlepsza lekcja. Od tamtej pory jakby Yy, właściwie już wiedziałam, że jakby są sytuacje, do, 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 gdzie musisz się dostosować, odzieżą, bo to jest kostium. Zresztą to oczywiście się łączyło ze wszystkim, ze wszystkim, z szacunkiem do, do pani nauczycielki, ale też do tego, że będziesz pianistką, czyli jakby, to nie, jakby pianista nie czyni tylko, czy masz dobrą technikę, jakby jesteś też showmanem, jesteś sobą, tak, jakby reprezentujesz całość. To jest taki rodzaj show. W związku z tym dla niej to było no zawiodła się na mnie wręcz. Mhm. Pamiętam, że nie wiem, więc nigdy nie założyłam spodenek, jak szłam na, na, na lekcję. Nawet pamiętam, bo potem jeszcze grałam w siatkówkę i w ogóle chodziłam na taką gimnastykę korekcyjną. W ogóle ja nie wiem ja, w ogóle nie wiem, ja skąd ja miałam tyle czasu, bo to jest tak, że w tamty, jak się jest młodym, to masz dużo bardzo zadań i jesteś w stanie to ogarnąć i. Ja i, wiem, i... dlaczego miałaś tyle czasu. Bo nie miała się kranów. No nie miała. No tak. Nie miała Co najmniej trzy godziny albo cztery więcej codziennie. To prawda, nawet telefonu bardzo długo nie mieliśmy. Nie mieliśmy telefonu i stacjonarnego pamiętam... Stacjonarnego w domu. No, stacjonarnego no, tak. w domu i pamiętam, że e, o śmierci mojej ukochanej cioci Tosi dowiedzieliśmy się, bo przyszedł pan listonosz w środku nocy i przyniósł telegram, że rano jest pogrzeb. Znaczy nie rano, że rano trzeba jechać tak. do Białostoku. Bo jest pogrzeb i w taki sposób, jakby ludzie się zawiadamiali, pisali do siebie listy papierowe. Mój pierwszy chłopak pisał do mnie listy papierowe. Masz jeszcze? No, mam. W ogóle no. były piękne. Oczywiście ten, moja mama uważała, że jest satanistą i zresztą podpisywał się w <laughs> Dob Dobrą literaturę w ogóle lubił, naprawdę, Ale to lubił dobrą szczątek. literaturę tak. albo dobre narty. Tak. <laughs> czy to był chłopak Szczątek, tak? Tak. A, okay. Dobrze przygotowany. Tak bardzo, bo myślisz, że masz przerażoną. Ja, się, przerażona. <laughs> ja się chciałem dowiedzieć, czy dostał swój sernik i dzieci. Hmm. Tak. <laughs> Czyli jest szczęśliwy. spełniony i szczęśliwy. Tak, myślę, że tak. Znaczy to, yy, yy, pozdrawiamy Szczątka. Po, pozdrawiamy, tak. Jest swój tak. chłopak. Nie tak. wiem, czy dalej metalowiec, ale... Myślę, że tak. Myślę, no to, że dobrze. On, to jest taki człowiek z zasadami. Mhm. Że jak się przeistacza nadal zasady kręgosłup moralny jest sztywny i to... Yy, Y... Sernik, dzieci i szatan. No, <laughs> znaczy to, to, to jest też tak, że y, to był mój pierwszy chłopak i, y, i właściwie to y, bym powiedziała, że cieszę się, że wcześniej nie miałam jakichś takich przygód, takich, bo byłam zajęta to, tym pianinem, tym, tą mhm. siatkówką, tymi wszystkimi różnymi działaniami. Y, y, rozwijaniem samej siebie a potem jakby kiedy ta miłość przyszła, bo rzeczywiście to było tak naprawdę to było bardzo wszystko romantycznie i przebiegło, jak czasem mi opowiadają, nie wiem, koleżanki, koledzy jak to u nich wyglądało ile było zawodów, to, to sobie czasem myślę, że y, to wyczekane miałam dużo szczęścia że po prostu gdzieś tam a, a właściwie trafiliśmy na siebie na dyskotece szkolnej dyskopolo e, grali? gdzie włączyli jakieś chuju Przepraszam, jakiś coś mhm. I, e, i ci wszyscy i, 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 i po prostu przełączyliśmy im na siłę. Mhm. No i e, na środek we, we, weszli ci, którzy zaczęli tańczyć Pogo. Mhm. <laughs> no, i, no i pierwszy nasz taniec to był Pogo, i potem już byliśmy razem. Okay, czyli nie trzeba było. Piękna historia, tak. bardzo romantyczna. Nie trzeba tak. było skoro. No, bardzo, był tego, siatkarzem no. i był bardzo przystojny w ogóle. Czyli metalowiec, siatkarz, to no. perfekcyjnie mhm, tak. w ogóle. Ten, dobra, tak, no, I bardzo ambitny satanista. I satanista. wszystko tak. się zgadzało. I puszczał mi, i to mnie rozkliwiało Majdanie Pride. <laughs> właśnie mieliśmy się spytać, jakie wtedy plakaty w tym twoim bloku w hajnówce wisiały w twoim pokoju nad łóżkiem. Wiesz, co nie mogłam wieszać plakatów. Nie mogłam, bo miałam za mały pokój, który dzieliłam z bratem i tutaj było pianino, a tutaj leżały części od motoru mojego brata i cały czas smarem jechało i w kółko po prostu on to naprawiał i nienawidziłam go. A on Ciebie. Bo, no dokładnie. sobie tam trzymać na, tak, na miejscu Tak, więc po prostu w ogóle nie było. Dzieciństwo bez plakatów. No, no miałam może gdzieś tam coś tam, już nie pamiętam, ale nie, nie, nie na drzwiach, na drzwiach, mm. tak. Na drzwiach, bo były drzwi. I nam żeby kobajna sobie powiedzieć. Oczywiście, no mm. Kobajn to w ogóle miałam na koszulkach, w ogóle nie wiem, czy miałam w ogóle jakąś odzież bez kobajna. No. <laughs> <laughs> to w ogóle. Natomiast to, pamiętam, że wisiały na drzwiach. E, dlatego, że jak tak się kłóciliśmy z moim bratem, to ileś tam mhm. razy szyba została wybita, w sensie od tego trzaskania żywami i tata wstawił dyktę. Idealnie. <grym>, bardzo się ucieszyliśmy, bo nic nie było widać. <grym>, Super. No. Czy tam kerb, tak? Czy, czy coś no innego? No tak, no nie no, w ogóle nirwana to jest w ogóle jak... jak nawet samo, samo, samo słowo nirwana i jakby od razu już... Do, Płyta Nevermind i w ogóle wszystkie inne płyty. Jamplagt to po prostu to w ogóle pozdzierałam po, po chyba z kilka tych kaset, bo na początku słuchałam na kasetach przecież. To no, są te czasy, to jest, to jest straszliwe, Nie wiadomo, kiedy... No tak i, mm, No ale Szczątek mi nagrywał składanki na przykład. To, tak, Miał jakby, z czego jeszcze no, nagrywać. No ale to, te, to wasze czasy też? Że no, się dziewczynie jesteśmy, przynosiło kasetę? My jesteśmy starsi, no, ale tak, tak. No Także to było takie bardzo... E, specjalnie dla mnie ze, z tej okazji i tak dalej, więc i na pewno pisał tam zespoły, tak, tytuły, tak, 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 taka naklejka tam no była, no wiadomo, Nie, no to Swoich mm, chłopak. No. no wiesz, Łukasz to jest dobry w katalogowaniu, więc. Czątek też był Sam dobry. sobie pisałem. Takie, tak. <laughs> Zachowałeś te listy. <laughs> ja bym wrócił do małej Kasi, bo ta Kasia y, satanistka jest fantastyczna. Nie, ale nie mam ale... satanistką, to tylko moja mama tak Ale poważa. to już poszło, wiesz, to już trudno. No. No, no, wolant, no, no, proszę. Cię. No tak. No. Jakie masz w ogóle pierwsze wspomnienie w życiu? Otworzyłaś oczy i co pamiętasz? O Jezus. Wiesz co, nie, nie teraz. No bo to... nie był to Biały Stok na pewno. Nie, 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 nie wiem, które jest pierwsze wspomnienie. W ogóle totalnie mnie zaskoczyłeś. E, my, nie wiem, czy mi się nie mieszają opowieści rodziców z tym, co ja sama e, pamiętam. Tak bywa bo pamiętam, że yy, zawsze tata się ze mnie śmiał, jak ja mówiłam, że nie dam rady, nie jestem za bardzo nieśmiała, wstydzę się czy coś takiego. To on się zawsze ze mnie śmiał, mówi tak, tak. A jak byłaś mała, jak przyjeżdżali goście yy, na, na, z, zjechała się rodzina, no to Kasia przynosiła taborec, stawała na taborecie i zaczynała śpiewać wśród nocnej ciszy. Mówię: "O nie". <głos> <głos> Albo pamiętam jak mhm. E, zabrałam mojemu e, bratu krzesnemu prezent, który mama wysyłała e, na święta, i to bardzo dokładnie pamiętam kolory tych piesków, ponieważ to były, ma, było ciężko w ogóle z takimi rzeczami podobno. I one były okropne, były takie sztywne te maskotki. Pamiętam, że te włosy tych piesków były, jeden był różowy, a drugi był niebieski. I były takie wielkie. Takie właściwie się chyba nie dało do tego przytulić. Mm. I jeden był y, i to musiało być, kiedy jeszcze mojego brata nie było na świecie, ponieważ. Y, y, więc było, musiałam być całkiem mała. Trzy, cztery więc lata. to jest może to pierwsze. Może szumie, to jest to, to ale te, te ja, ja, tego, ja to, tego się nie przyznaję. To jest historia mhm. rodzinna, która krąży jako, jako mój główny wyczyn y, takich różnych tych. To. Mm, no Więc ten niebieski był dla mojego brata ciotecznego, yy, 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 a, a, a drugi był, miał być dla mnie. No i oczywiście moja mama zaczęła pakować te paczki. Się pakowało jakieś czekoladki, cukierki, właśnie mandarynki, jakieś takie rzeczy. Te paczka była ogromna i moja mama yy, zaniosła ją na pocztę, a kiedy wróciła się, okazało, że pieski w domu są dwa. <śla> 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 więc jakby. Tak, ta, Takie ja mam jedno z pierwszych mhm. wspomnień. Ja oczywiście uważam, że to jest jakoś wymyślona taka legenda no. domowa i tak dalej. No. No ciężko było wybrać, więc różowy i niebieski. No i do dziś mi tak no. zostało. Walczyłaś <laughs> ze stereotypami. Nie, no, bo łobuzerka od razu wychodzi, wiadomo. No. No tak, to znaczy na pewno byłam też bardzo zawsze wesoła i pozytywna, tak, to, to też mama mówiła, że się śmiałam jak krecik i to, raczej nie byłam rocznym dzieckiem, dopiero później mi ten wolont przyszedł. No tak, a takie smachy, smaki i zapachy z dzieciństwa, bo każdy ma, jakiś wiesz taka potrawa, że to, to... się zwykle kojarzy z wiosną i z latem pewnie. Dlaczego nie? Tak, może nie. No nie. Znaczy, y y to co, to, co mi się kojarzy, to na pewno ten, y, s, nie wiem, takie ciasto było zebra. Y, nie wiem, czy u nas kojarzycie? Nie, było. nie, nie było. Nie, ja kojarzę. To było jedno no, chyba nie. z najtańszych ciast. I moja mama, u, u, ja do tej pory nie chętnie ciastka, dlatego że u mnie w domu w kółko były ciasta. Moja mama po prostu co niedziela piekła nowe ciasto, a jak zostawało, to nadal jeszcze to stare było i w ogóle y, i ta zebra, i to nie jest mój smak, w sensie, że ja go lubię. O. Żeby tak powiedzieć. A zebra, czego to było takie drożdżowe, że jedno jasne, I, i, drugie tak, ciemne. Takie się, nie, tak, takie bardzo łatwe ciasto, które, które się po prostu nalewasz najpierw w białe ciasto, a potem na to nalewasz to brązowe. Ona mnie próbowała, mama, uczyć to robić, mm. ale ja jestem beznadziejna w te, takie sprawy. Jak już ustaliliśmy. No więc tak natomiast pamiętam, że to ciasto Zapach było zawsze. Tak. I zebry. natomiast to, to, co lubię, i nie wiem, czy tu się nie zbłaźnie, ale mm, to, to są ryby. W sensie, to jest na przykład pewnie to też wynikało z ubóstwa, ale yy, śledź i yy, ziemniaki w Mundurkach i śmietana. I pamiętam Nieba. to do dziś i bardzo to lubię do dziś. Mój tata był wędkarzem zapalonym. W ogóle jak ale zmarł, śledzi, to miał cały tam, taki pokoik. Nie miał gdzie złowić. Tych ale łowił różne ryby mhm. i po prostu, a jeszcze grzyby zbierał i ten zapach tych grzybów i zapach mhm. tych ryb smażonych, takich smażonych ryb na patelni, takich zupełnie niewymyślnych, tylko to mi się kojarzy, to mi się kojarzy, myślę. Ja nie wiem, czy ja tutaj dobrze powiedziałam, ale mandarynki to już pani profesor i, i, no tak. i papierosy. wyższa sztuka. Chociaż mój tata palił papierosy. Mm, i, y, I to też mi się dobrze kojarzy, w ogóle lubię zapach tytoniu też w męskich perfumach, lubię to, to, to może to też, jakby taki, mm, no i oczywiście ten smar od tych motocykli, no, to, to po prostu, to, to w ogóle mi, ja to dzisiaj jak jestem na stacji benzynowej i tankuję, to tak sztacham się, lubię to, w sensie nie... nie, nie przypomina ci dzieciństwo. Bo. Może, chociaż wtedy bardzo się wściekałam i... Y, wiesz przesiąka ubranie też to jest w ogóle, no to jest w ogóle no, dla dziewczyny to jest masakra, to jest w ogóle totalna no, awaria jeszcze ryba no, no ale tak. to nie, rzadko one razem nie. były także a, a ryba i smar mi się kojarzy z jednym z WD-40 jest mm. taki, wiem takie co jak tak. mi, mi zamarznie bramka to wtedy no, tak. się psika WD-40 ma w sobie coś tam taki ryb, na rybie jest też także widzisz smart. żadne no. róże zapach lasu jeszcze, tak puszczy tak, ale to y, też jest y, taki zapach y, nie taki jak y, masz w odświeżaczach. Czasem sarna tam gnije, wiesz. Drzewa zbutwiałe, taki zapach mokry, wilgotny, trochę mroczny, mchu. Mhm. E, taki zapach. Albo zapach truskawek. O! Zapach truskawek, ponieważ oni regularnie, moi rodzice mnie wysyłali na wieś, żeby miał. Ja Zbierała truskawki i na te, te świeże powietrze. Mam notatkę. Nazwałem ją Trauma w Gredelach. W skrócie kura bez głowy. Komary i truska. No to ty Dobrze, może tak? opowiedz, bo ja już... To <grym> mnie, Zobacz, mnie, to, nie, mnie, to po... już jest naprawdę... Ale naprawdę mi zaimponował. to ociera się książka. o stalking, nie uważasz? Nie, ale wiesz co, zawsze, zawsze stalking jest. W ogóle byłabym być. zawiedziona, jakby nie było. Ale <grym> yy, było tak, to była bardzo ważna chwila w moim życiu. Bardzo ważna. Znaczy ja... to już wszystko wiesz, to ja już nie będę tego opowiadać. Ale widzowie i słuchacze nie wiedzą. Znaczy tak... Yy, Mieszkałam w małym miasteczku, gdzie, jak wiadomo, jest świeże powietrze i puszcza obok, a moi rodzice nadal uważali, że ja muszę jeździć tak. Yy, na wieś, jeszcze nad morzem. Oddychać świeżym powietrzem. Tak, oddychać świeżym powietrzem. <grym> gdzie, jak wiadomo, na wsi nie ma świeżego powietrza, tylko śmierdzi. Dla mnie śmierdziało. Cały czas te krowy, tam, e, te, te pola i w ogóle. Ja totalnie jak tam przyjeżdżałam, to dla mnie to było ja wiem, że ja się narażam, przepraszam całą moją rodzinę teraz. Przepraszam, natomiast przykro mi, ale tak miałam i totalnie yy, przyjeżdżałam. Tam jakie je dopóki jeszcze byłam mała, nie mogłam zaprotestować, no to musisz się na to zgodzić. Znaczy wysyłali mnie też jeździliśmy też nad morze, ale to o tym innego mhm. razu za chwilę, bo to było cudowne oczywiście. Tylko nie wiem dlaczego pewnie też z biedy zawsze jeździliśmy nie w sezonie. Czyli za, moje wspomnienie jest nad morza, nad Bałtyku, po, to jak chodzę w kaloszach, tak? Jest I, zimno i, i, I pada deszcz i masz sztormiak. No, i, ale i, może to był sezon. Ale ja, wiesz, co, ja i to, mam z sezonu takie tak? ale to ja uwielbiam w ogóle polskie morze w marcu. Myślę, że to z tego wynika. I tata też oczywiście je, 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 wiózł Wędra. taką, tą, nie, nie, wędki nie. Taką maszynkę elektryczną zabierał, bo ona zajmowała strasznie dużo miejsca i jakby była głównym jakby atrybutem, nie tak jak dzisiaj, wiecie, te gumowe zabawki, czy tam jakieś kółka, czy jakieś tam wiaderka, czy coś, tylko ta maszynka, ponieważ nad ranem chodził do rybaków i kupował flądrę. I znowu zapach flądry smażonej, tak. I ja... Dziś bardzo lubię, natomiast w tamtym czasie oczywiście ona mi uszami wychodziła, a te, oni uważali, że trzeba jeść tą flądrę, żeby był jod i żebyśmy byli zdrowi i tarczyca i w ogóle bardzo zdrowa jestem dzięki temu. No tak i... Natomiast to jest moje piękne wspomnienie. A, i pamiętam, że nad morzem jeszcze zbieraliśmy workami bursztyny, z których moja mama robiła nalewki różnego rodzaju. Też czasem takie wielkie się trafiały i je po prostu tak trzymali. Na zasadzie po prostu kleżały tak te bursztyny. Nie wiem jak to jest, że teraz tego bursztynu w ogóle nie ma. Okulary ci z niego zrobili. Tak, to moje wspomnienie. <śmiech> 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 Poza tym całe żeście wyzbierali. zbierali. Ach, moment. to dlatego Co tak prawda, często jest dużo. Bursztynu. Teraz już. No dobrze, a teraz, teraz będzie o traumie, jak już powiedziałam, moim już się tak przygotowałam psychicznie. <śmary> lato, lato na wsi polega na tym, że w ogóle nie odpoczywasz, co jest dla mnie niezrozumiałe. Ponieważ w najlepszym jest momencie życia roboty. po prostu y, jest tyle roboty, że w ogóle nie masz kiedy usiąść i, i cała rodzina jest werbowana do tego, żeby pomagać przy na przykład zbiorach truskawek. kosy, wykopki, żniwa, truskawki. No, no, no do tego w ogóle, to w ogóle mnie nie zaangażowano, bo ja się nawet przy truskawkach nie sprawdziłam. E, trzeba było zbierać do takich koszyczków, no i ja głównie jadłam te truskawki albo zwiewałam gdzieś do lasu czytać książkę, co oczywiście u lokalnej społeczności uważali, że jestem totalnie fiksum dyrdum, pchyś, ponieważ no, nie ma szkoły, to po co czytać, tak? Jakby to jakaś nienormalna, e, no i jak nazbierałam jedną ubiankę, to w ogóle było ho, 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 e, oni po 20 tych koszyczków zbierali, więc non-stop non na szczęście nie było, wiecie, tych SMS-ów, ekranów i tak dalej, więc jakby mama się dowiadywała o tym dopiero jak przyjechała mnie odwiedzić w sobotę. <noise> jak to ile roiłam. No i, i pamiętam bardzo dokładnie, bo bardzo wielu... W ogóle było bardzo przyjemnie, bardzo wesoło, na pewno natura i tak dalej. Ja nie mam nic przeciwko zwierzętom, chociaż nie za bardzo chciałam się zbliżać do tych obór, bo... Yy, mhm. Oni się ze mnie śmieli i to było dla mnie dotkliwe, że ja jestem taka miastowa panna, wiecie, taka hoho, mm. -ho, tak się wynosi, wywyższa, tu jej śmierdzi, tutaj, e, pamiętam, że a, nawet wymiotowałam raz gdzieś, to w ogóle totalnie byłam, to... i taki rodzaj upokorzenia e, właściwie, że jesteś outsiderem w tej społeczności, gdzie wszyscy są takimi twardzielami i każdy tam idzie, te troskawki zbiera i każdy na te, tam jakieś coś robi, te sianoko, nie wiem dokładnie, to tam już nie pamiętam. I takim apogeum e, był wieczór, kiedy y, zebrała się rodzina. Y, nie wiem dokładnie w jakich okolicznościach, ale trzeba było zabić kurę na rosół. i zrobił to jakiś tam ktoś wujek czy ktoś tam. Dzieci było dużo, bardzo, i w ogóle taka wygląda pokoleniowa rodzina, ogromny dom, i w ogóle myślę, że bardzo wiele romantycznych osób by się z tego cieszyło. Y, natomiast. Y, i ta, y, ten, ten wujek odkroił y, głowę kurze i ta kura biegała po, 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 całym, po, po całym tym pokoju. I Czy ona jeszcze była kurą? Była... Pytanie filozoficzne bez tej głowy. Biegała. I to trwało jakiś hmm. czas. I ja po prostu. Y, ja, 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 ja mam takie zaniki z tej sytuacji, dlatego że to było dla mnie tak straszne. Y, nie wiem, ja nic się nie odzywałam. To nie było tak, że ja zaczęłam wrzeszczeć czym dleć, czy coś takiego, tylko po prostu o nie miałam, a oni wszyscy się śmieli. I właściwie dopiero kiedy nastał taki rechot, że oni się śmieją z tej martwej kury, że to jest zabawne w ich mniemaniu, dopiero tak naprawdę to mnie ruszyło. I pamiętam, że wtedy e, uciekłam. Najpierw się schowałam do, do pokoju, który mi przy, przydzielono, a nie, nie byłam tam sama, tylko jakieś jeszcze inne. Dzieciaki tam mieszkały, więc oczywiście się tam ukryłam. To oczywiście zrodziło kolejne, jakby różne kpiny szydercze, jakby uwagi, że jestem taka miękka i w ogóle nic nie rozumiem. I ja, ja już nie, nie, nie wyszłam tego dnia z tamtego pokoju, a w nocy uciekłam. Dokąd? Na, na stację kolejową, która była oczywiście nieczynna i w ogóle tam się tylko pociąg zatrzymywał, ale. Zabrałam tam kilka swoich rzeczy i, i zwiałam. Dobrze kombinowałaś, no. Hmm. Po prostu zwiałam, nie chciałam tam być, uciekłam. No i y, tata mnie y, odebrał, bo został wezwany pilnie. Siedziałam tam, nie wiem ile tam siedziałam w nocy. Bardzo się dobrze tam czułam. W ogóle się nic nie bałam, tylko nie chciałam tam być. Mm -hmm. I przyjechał na motorynce, bo tata jedzie na takim małym motocyklu. Zielonej. I... No, <śla> Tak. Stąd ten zielony kolor. No, może no, i. Może. Mhm. I pamiętam to jak dziś, że y, on mnie zabrał i więcej już nigdy tam nie pojechałam. I to, i to jest y, też niesamowite, że y, nie, jak on się zachował. To znaczy, on po prostu jakby nie było, wiecie, takiego. Y, no, czy znaczy, po prostu mnie wsparł w tym, zrozumiał mnie w tym. Ja nawet nie pamiętam, czy my rozmawialiśmy. Ja chyba nie byłam w stanie. Ja nie wiem. Ja pamiętam, y, jak jechaliśmy, jak ja się przytuliłam do niego i pojechaliśmy na tym małym motocyklu i on mnie uratował, i, mhm. i ja do dziś mam. Y, Akroturystyka to niezbyt ja na wakacje. Mhm. Jakby, y, I myślę, że to nie chodzi o naturę, tak? I nie chodzi o truskawki, i nie chodzi o. Kury, czy krowy, czy oborę, czy sianokosy, tylko chodzi bardziej o zderzenie z takim rysem kulturowym i społecznym ludzi, którzy po prostu dla mnie to było nieakceptowalne. Ja po prostu nie byłam w stanie, to przekraczało moje poziomy, wszystkie moje poziomy wrażliwości, i te progi, które po prostu ja nie chciałam z nimi być. To, to, to było dla mnie, jakby, nie, zupełnie. Nie wiem nawet jak. Yy, nie chciałabym nikogo obrażać, bo każdy może być szczęśliwy w tym, tak? Yy, I na pewno. Yy... Ale nie było to twoje. Yy. Zupełnie. No tak, I nie porusza. jest. Zabicie kury jest czymś normalnym. Po Dokładnie. Po prostu się jej. Je. Dokładnie, hmm. tak. Znaczy, yy, to, to też myślę, że gdyby kazali mi tam zostać, albo gdyby mnie zaczęli hartować w ten sposób, albo gdyby yy, zrobili mi reprymendę jakąś, albo. Nie wiem. Ja pamiętam też, że my nigdy o tym nie rozmawialiśmy z tamtymi, ani dzieciakami, ani z rodziną. Ja dopiero pamiętam, że podczas jakiegoś spotkania, chyba już po śmierci mojego taty, gdzieś spotkałam się już z dorosłymi moimi siostrzencami, bratankami, i oni mieli do mnie żal, że ja powiedziałam to w wywiadzie. I ja w ogóle nie powiedziałam, że bardzo jest mi przykro. Natomiast tak czułam. I to. Mi się wydaje, że to jest tak, że to jest też taki mój modus operandi, że jeżeli coś mi nie pasuje, to ja nawet nie. Bo ja nie wyjaśniałam tego z nimi, ani nie, nie mówiłam niczego, ani nie, nie próbowałam ich zmienić, ani nie. Wiecie, nie mówiłam, że tak się nie robi albo że to, to, to jest niehumanitarne i. Bo nie chodzi o zabijanie kury, tylko chodzi o to, że to nie jest śmieszne, moim zdaniem. No nie jest, tak. I to jest tylko taki papierek lakmusowy, w jaki sposób patrzysz na świat, moim zdaniem. Więc ja po prostu się nie uczułam dobrze w tamtym środowisku i tyle. Na przykład, karpia też nie jem. I na mojej wigilii nie ma nigdy karpia, bo mój tata zawsze przynosił karpia, on pływał w wannie, a potem nagle ten karp był na stole i w ogóle to było. Czy oni mają mnie za... Y, 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 no jakby... No to było dziwne. Ja Bo ja się już z nim zaprzyjaźniłam. Tak. No, Najpierw się Ale... bawiliśmy z nim. Bo tym czasem z dwa były. Tak, Karp w ogóle pływa mnie sobie... zawsze miał jakieś imię. I w ogóle Myłem piękne są te... patrzyłem się na tego Karpia. Tak. I za, a... za dwa dnie go nie było. Tak, i to i wiesz, to się... I się też, no. też odbywa w takiej tajemnicy, że tego nie widzisz. Ką, kąpać się nie było można. Może przecież. dlatego zbrod zbrodnią no, się zajął. Taki No, zają. no właśnie, no Wanna była zajęta, ja, ja się... no przecież on rządził. W no, no, myślałam, że się kąpałeś z nim. Ktoś mi opowiadał, no, nie, że się kąpią z tym kankiem, ale to chyba był fajny. Tak, a <laughs> no tak, Ale a potem, potem strony, na stole nie było. z drugiej strony mamy zęby, jesteśmy drapieżnikami. Pruskujemy, ja wiem, tylko no. wiesz, co my chyba sami wybieramy, yy, co jest dla nas bliskie, a co hmm. jest dla nas dalekie. Hmm. Więc to, to było mi dalekie. Tak. No. No, to, to też jest tak, że yy, yy, myślę, że to było apogeum, bo to było bardzo wiele małych sytuacji, gdzie ja się nie czułam dobrze, bo się nie czułam yy, nawet nie tyle akceptowana, co czułam, że po prostu ja tu nie pasuję. Yy, Oczywiście tam panowało disco polo, specyficzny rodzaj u, 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 ubioru, ale to ja była młodsza, dużo to. Yy... To się tam nie przeszkadzało. Znaczy To jest tak, że wiesz, to jest, yy, myślę, yy, yy, z jednej strony niby rodzina to rodzina, ale yy, i właściwie trzeba by było to wytrzymać i może zachować się elegancko, natomiast. Yy, nie uważam totalnie, że to jest, że musisz koniecznie przebywać ze swoją rodziną, jeżeli ona nie, nie do końca sprawia ci przyjemność. Bo mi się wydaje, że życie należy spędzać przyjemnie. To już lepiej sobie zrobić zastępczą rodzinę, znaleźć przyjaciół, którzy, który, z którymi dzielisz jakby i poglądy życiowe i przekonania i dobrze się bawisz i oni ci dobrze życzą i, i no i nie bawi kura, która biega po domu, tak? Bez głowy. No, ja po zdać. domu? Do domu. No tak no to było w domu. A myślałem, w że to było na podwórku. Nie, w domu, tak jakbyśmy no, tutaj kurę zabili. Wszyscy to... sobie siedzą, jedzą, bawią się, tu jest dziadek, tu jest babcia ich, tutaj są jakieś ciotki, e, ciasto się piecze, w ogóle dzień jest udany, bo 100 milionów truskawek zostało zebrane, z czego ja oczywiście beznadziejnie jedną. Biedna, Hmm. Może to też dlatego tak bardzo zareagowałam, bo nie, nie byłam w stanie wykonać zadania, czułam się przegrana. Myślę, że psycholog jakiś by tutaj zdiagnozował. Natomiast i y, y, y w pewnym momencie, po prostu jako event dla dzieci, zabawka dla dzieci, będzie biegająca kura. Start. Aha, do z głowy. Nie, bo ja myślałam, że to się wydarzyło przypadkiem. Teraz jakby rozumiem bardziej. Hmm, to Ktoś się tak, śmiał. Nie, 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 nie o to, to, że się śmiał, tylko, ale chciałbym stanąć. Inaczej, ja też rodziny. byłem świadkiem takich historii, bo to jakby, jak się jeździło na wieś, to było to znaczy, czasem po prostu, no. To się działo nie tak, że ale nigdy to nie było ale wiesz co, na przykład, nigdy to nie było rozrywką dla nikogo, nigdy to nie było w ten sposób. Znaczy, i, y, miałam też ze strony taty rodzinę na wsi, i na przykład y, wujek sieroża, tak miał, na, tak, tak miał na imię, tak go nazywali, y, bo miał jakieś polskie imię, ale zawsze mówili na niego sieroża, y, widziałam, jak traktuje swojego konia. On po prostu go głaskał, chociaż ten koń był koniem pociągowym, cały czas musiał tego, ten wóz ciągnąć, te, te homonto, te wszystkie nie był koniem, na którym jeździsz i, i e, zakładasz mu siodło, i, i jakby przytulasz się do niego, a on, a on totalnie się do niego przytulał no. i jakby dbało o niego jako przyjaciela. Dbało jako o przyjaciół, o wszystkie psy, które tam mieszkały, w ogóle cały czas przygarniali nowe koty były karmione. Ja jakby, też I to tak jest kwestia pamiętam, że wiesz, zwierzęta to jest, się kochało, dbało. Się dokładnie, tak. jakby to, 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 to jest coś zupełnie innego. Nawet, nawet rozmawiał ze, ze świniakiem, który tam hodował i go tam pasł, i coś tam, to też jest dla mnie, nie chciałabym tego wiedzieć, co tam mhm. potem było, ale, 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 ale wiesz, to bardziej o to chodzi? W jaki sposób, z jaką klasą? Podchodzisz do swojego życia i jako dziecko bardziej czujesz, aniżeli rozumiesz, moim zdaniem, że po prostu czujesz, że tu ci jest dobrze. Mhm. Tutaj jest ci dobrze. Ja pamiętam, że on mnie sadzał na tego konia i, yy, i ja sobie yy, niedługo, no trochę tam siedziałam i on mnie prowadził i czułam się bezpiecznie. I to bardziej o to chodzi. Więc jakby, natomiast y, czasem taka fobia stwarza się po takiej sytuacji, która jest właściwie nieadekwatna, no bo ba bardzo możliwe, że w innej sytuacji to w ogóle by nie zadziałało, ale na mnie zadziałało, więc ja teraz jakby nie, do agroturystyki niezbyt. Ale chciałbym stanąć w obronie twojej rodziny. Wydaje mi się, że jeszcze disco polo wtedy nie było. A co było? To było disco polo? To było takie umc, umc? Umc, umc, ale to chyba jeszcze nie było disco polo. Trzeba byłoby nazwę, zajrzeć tak? do... Do jakichś takich bardzo poważnych. Ale był, naukowych był to taki. Był to taki rodzaj muzyki, który był. Y... To Była muzyka biesiadna pewnie. A może tak. Taka wesela? Była coś takiego, festiwale no, no tak. muzyki biesiadnej. Tak, się to odbywało. możliwe. I, o, I takie wesołe, i takie cieszymy się, i dużo wódki, i yy, tak. Sokoły, tak? Jakby. Ale wódkę <grym> też lubimy. <grym> Czyli to było coś przed Disco Polo. Możliwe. możliwe. Natomiast myślę, że z tego się tak naprawdę zrodziło to Disco Polo, tak? No tak, To, to, się, to się na tym zna. Wiesz to tak jak, tak, jak się ocenia, skąd jakaś muzyka się wzięła, jedna z, z drugiej i nie wiem. Na, i no wzięło znaczy, się to z delty Mississippi na przykład w Stanach, a tu może się wzięło z innych. Znaczy ja nie oceniam ludzi, muzyka. którzy słuchają Disco Polo. Niech Słuchają, słuchają, jeżeli daje im to radość, tylko czy ja muszę w tym uczestniczyć? No nie musiałaś i uciekłaś. No tak. Znaczy, moim zdaniem to jest bardzo ważne, jakie muzyki słuchasz. Bardzo jest ważne, jakie muzyki się słuchało w młodości. Myślę, że akurat to wtedy wybór te, Wtedy nawet. wybór po prostu to tak naprawdę on cię określał. I mhm. w tamtym czasie ja pamiętam, że jakby wystarczyło. Nawet spojrzeć wizualnie, widziałeś, razu to widziałeś, a jak Kto zaczynasz rozmawiać, jest. tak, no w ogóle czasem to się mówiło głównie o muzyce i wiadomo było, że się rozumiemy, tak? I nie wiem, jak to jest dzisiaj. Myślę, że dzisiaj jest tak samo. Tak, ja e... myślę, że już chyba nie. Aż tak chyba nie. No ale były nie, Bo w, w naszych wymiany... czasach rzeczywiście muzyka cię określała Wymianę natychmiast i to było chyba najważniejsze też wtedy. No, ale też muzykę. tego, komu kibicujesz, tak? Bo znaczy... to można było dostać w głowę. A, no. a za muzykę. To... No, czy też można było? Ale no, wiesz, za co na przykład. Wtedy było można. Tak, tak. Ja, ja pamiętam, że jeździłam już później, to już nie dzieciństwo, tylko później już w liceum jeździłam na takie koncerty rokowe na festiwale rockowe białoruskiego roka, który był yy, jakby. Oni w ten sposób wyrażali swój bunt i to była kontestacja tego systemu, w którym oni żyją. Jakby przez muzykę, przez słowa, przez, ten, e, przez te riffy, przez ten beat, przez to wszystko, co, co zawiera, jakby utwór, one może nie były jakieś doskonałe, tak? jakby nie były to arcydzieła muzyczne, natomiast jechało się po to, żeby wyrazić e, swoje, swoją akceptację, i, że jesteśmy razem i, i to był wyznacznik buntu właściwie. To, co miałeś, to pamiętam, że na Walkmanie słuchałam tego też. Takie dawne Walkmany były, które baterie zawsze się wyczerpały. Nie, nie takiego. No to, to po prostu kolorowe, jedziesz pociągiem. Takie... Tak, tak, Klatka tak. tak się... I cały czas odpadała później tak. jak już często to dossiły. No i jedziesz pociągiem, ktoś ma Walkmana, to wystarczy, że słyszysz, co on tam ma na Walkmanie, już wiesz, z kim masz do czynienia, tak? No tak, no. Pamiętam. To chyba jeszcze nie, nie było szczątka w moim życiu, jeszcze nie, jechałam z mamą do cioci do Wałbrzycha, do, do, do wujka i cioci do Wałbrzycha i, mm, i wsiadł taki chłopak z jakimiś koralikami, i widać, że jakiś taki, moja mama mówi, jakiś hipis. Oczywiście bardzo się zaprzyjaźniliśmy się, ponieważ <śleszczytanie> moja mama była przerażona absolutnie moimi wszystkimi wyborami. Tak? Nie tak cię, wychowała. Tak, tak. tak. Bo ja to myślę, że gdyby, gdybym ja słuchała muzyki biesiadnej, zbierała truskawki e, i w ogóle robiła zebrę, no to po prostu... Mm, mama byłaby zadowolona? Właśnie paradoks polega no właśnie na tym, że... Mama przecież i tak dalej, też szła e, pod nurt. Tak, no widzisz, to jest to tak, wprąc, że ona... Nie? Y, nie mogłam inaczej wybrać, bo miałam ją za wzór. No I chociaż właśnie. ona mi mówiła, że mam się tak zachowywać, to ja wiedziałam, że ona zachowuje się inaczej, totalnie odwrotnie. i że Niespójny przekaz. Dokładnie. W związku z tym, i widziałam, że ona jest z tym szczęśliwa i zadowolona, więc ja po prostu wybieram to, co jest lepsze, tak? Mm. Więc nie mogłam słuchać muzyki piesiadnej, to w ogóle by nie zadziałało. Natomiast ja myślę, że to u niej, zresztą przed śmiercią rozmawiałam z nią o tym, że y, ona po prostu się o mnie bała. Rodzice tak mają, że chcą, żebyś miał bezpieczny, spokojny świat i żeby ta rzeczywistość była łatwiejsza niż jej. I myślę, że to z tego wynikało. Natomiast na pewno była ze mnie dumna i jak już potem po latach, no to wiem o tym, że cieszyła się, że cieszyła się, wiedziała, mówiła, powiedziała mi wręcz, że jak wyjeżdżałam na studia, to wiedziała, że sobie poradzę. Że ona totalnie to wiedziała, że jakby, co też jest dla mnie ciekawe i dziwne, no bo. Nie było żadnych komórek, pozwalali mi wyjeżdżać i nie było kontaktu. Przecież się nawet nie dzwoniło. Dopiero jak wróciłam, to było wiadomo, czy przeżyłam. Tak? Jakby tylko się kartkę wysyłało z tam, gdzie się jest, a kartka przychodziła dwa tygodnie później po naszym przyjeździe. Nie? A na kartce było mamo, skończyłem mi się pieniądze. <laughs> a mi się nigdy nie kończyły. Zawsze pamiętam, jak dostawałam jakąś pulę na wyjazd, też mi nigdy nie żałowali. Właśnie nie mieliśmy za wiele, ale na wyjazdy zawsze było. I jak gdziekolwiek chciałam jechać, to mhm. mama mówi świetnie jedź. A do budżet. Yy, ale pamiętam też, że zawsze, jak już dostałam to kieszonkowe na wyjazd i wiedziałam, że mam nie, nie ma administrować, to jak tata się ze mną żegnał, to mi zawsze jeszcze coś dokładał. <głosy> 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 tak. I tak mi wsuwał bo <noise> po prostu. Dobra, hmm, ale tam. teraz, bratu też wsuwał? Czy ty byłaś co tatunia i tylko? A teraz. bratu. bratu Pozwalał jeździć samochodem, jak ja już byłam pełnoletnia i, on, yy, mm. i miałam prawo jazdy, a, a bardziej chętniej dawał samochód mojemu bratu niż mnie. Zresztą mnie uczył jeździć mój brat, który jest do mnie młodszy o 4 lata. Ewidentnie mój tata był totalnie patriarchalny i kochał mojego brata na, najbardziej na świecie. Oczywiście mnie też. Smarł, no. no tak i w ogóle dokładnie. To w ogóle takie... Oni zresztą są identyczni. Są identyczni. Urodzili się w tym samym więcej przedziale w styczniu, na początku stycznia yy, kilka dni różnicy, więc jakby po prostu tak naprawdę taka sama zimna twarz, która jest solidna, spokojna, opoka, nie za wiele mówi, jest zorganizowany, yy, ciężko wyprowadzić z równowagi ale jak już coś powie i w ogóle jest, totalnie możesz polegać. No więc jakby to są... Więc yy, 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 oni się rozumieli, po prostu jakby mieli swoje te wspólne tematy i to takie było... To nie było tak, że ja byłam córeczką tatusia, która tam do niego chodzi do garażu i sprawdza, czy, 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 czy... Maluch jest naprawiony, czy, pod, mhm. czy tam, Boże, jakie samochody mój Tata miał straszne maluch, potem Tiko, o Jezus. No i ja tym też jeździłam wszystkim tak. No, wszyscy jeździliśmy maluchem. Tiko było miałem. straszne. Tiko nie miałem okazji. Tiko tak. woziliśmy naszego psa, Borysa, takiego wielkiego Bernardyna, który się tam nie mieścił. No. Wypełniam. Tak, zupełnie No tak było. No. A wy no. jakim mieliście samochód? Maluch, maluch. był maluch. maluch. No malucha to trzeba było samodzielnie no. naprawić. Jak, jak, nie, myśmy jak... mieli Ładę, pamiętam, Łada. Nie, to my, my wtedy jeszcze nie mieliśmy samochodu. <noise> 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 ale... Znaczy moja mama ale... zawsze narzekała, że tata jest nieodpowiedzialny, bo jak można w takim wieku cały czas jeździć na tym motorku? <noise> A <na głos> on cały czas na tym motorku. Tak. A dzisiaj brat ma zielony motocykl? Hmm. Jak taki podobny do ojca? Nie ma. E, mój brat jest tylko kolarzem, znaczy w sensie bardzo dużo na rowerze jeździ. Aha. Potrafi sto ileś kilometrów przyjechać na rowerze i dopiero się dobrze czuje. Także taki hmm. jest naprawdę usportowiony. I ja oczywiście, jak się to myślisz, nie mam roweru <śmum> <śmum> w ogóle. Nie, no, ciężko jeździć w tych strojach, a wiadomo, że zawsze. Hmm. Jesteś tam, nie, ale to wiesz, co Zawsze jest... ten smart. Będzie, <śmum> tak. Ale to jest takie, hmm. myślę, bardzo męskie, że facet musi. Jakoś ten testosteron, żeby tak wyrzucić z siebie, żeby trochę tak sport, tak? Jakby, to to potrzebne. i rower musi mieć. Tak? No, myślę, że tak. Znaczy, jak facet nie, nie, nie działa w takiej materii, to moim zdaniem w innej materii wyrzuca ten testosteron i to <grym> jest słabe. No. A jeszcze jest rower elektryczny, czyli best of. Czasami można pokazać, ja, ja a myślę, czasami. Już planujesz tak? Nie, nie, to nie, nie, nie właśnie nie. nie. To jest jakiś <grym> elektryczny rower, to nie dla mnie, nie. Uu, to takie. Rozumiem twojego brata, rower, hmm. no właśnie. Znaczy, wiesz, rower to. Żeby się zmęczyć czasem, pod górę Ale też jest. Podjechać. Zobacz, to jest coś takiego, że możesz go y, wziąć na plecy i, i gdzieś tam przenieść. Jesteś totalnie mobilny, wszędzie wiedziesz. Znaczy, jakby po prostu to. Myślę, że to jest taki duch niezależności i jednocześnie. I tata i mój brat to minimaliści, czyli wystarczył mu jeden manżur, tam ma kilka rzeczy i właściwie nie potrzebuje. Kobieta robi gniazdo. Jakby to, to jest moim zdaniem takie, znaczy ja to bardzo promuję, ja wzrastałam wśród takich mężczyzn w moim domu, więc jakby to jest dla mnie coś naturalnego i ja to akceptuję. Uważam, że też były takie męskie sprawy i żeńskie sprawy. Ja nie uważam, że to jest złe. Uważam, że wtedy kobieta też może kwitnąć swojej kobiecej energii, bo ja na przykład wcale nie jestem zainteresowana robieniem uszczelki pod prysznic albo jakiegoś tam... Nawet mapa to jest dla mnie w ogóle już A. jest męska sprawa. No dobrze, że jest GPS, bo bym tu nie dojechała. Ale dałaś radę, no. No albo bym wzięła taksówkę, albo ktoś by mnie przywiózł. Ja się chciałem spytać, bo to nam umknie. Ksywki. Jak miałaś, No pseudonimę? właśnie, nie miałam nigdy żadnej ksywki, bo cały czas do mnie mówili bąta. <kühm> po prostu. Tak. No I tak to masz, przerobę... masz takie nazwisko. Ale słuchaj, to... mój brat miał gorzej, bo do niego mówili Bond. <grym> <się> nie <grym> nie, no czy gorzej, może lepiej. Także. Nie? <grym> nie wiem, wiem on cierpiał nie bardzo, cierpia. to po prostu tak. Więc ja, ja po prostu, jak masz takie nazwisko, tak, to... to... W ogóle wiesz. Za no. dobre nazwisko. I w ogóle najlepsze jest to, że tylko najbliżsi, tylko rodzice, no i szczątek mówili do mnie Kasiu, a tak to wszyscy do mnie mówili bonda. Wszyscy, po prostu wszyscy. No więc jakby to po prostu jakby. A brat? Brat nie, brat normalnie, Kasia. Tak. I też nie dał, nie dał ci znaczy żadnej Chociaż wiem, czy on używa mojego imienia w ogóle. Po prostu mówił. No, 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 no. Ale ja mo mogę ci się, Kasiu, przyznać, że przygotowując się do wywiadu z tobą i drukując i pisząc te wszystkie pytania do ciebie, doszedłem do wniosku, że zatytułuję ten plik tekstowy w zupełnie inny sposób. Ani Kasia, ani Kasia Bonda, ani, bon ani Bonda. Mhm. Zatytułowałem ten plik Bądzioch. <laughs> tak, tak, bo, bo to jeszcze y, są różne, różne odmiany. Tak, tak Po prostu wiesz, tak mi wyszło. Nie, no tak, to... no Bądusiu, tak, takie różne, tak jak Kasiuniu, takie, to takie różne odmiany dokładnie. No tak, ale to już, to już wśród przyjaciół, tak, jakby natomiast. Y, ja nawet chciałam mieć jakąś ksywkę, ale. Nigdy. No nie, nie, to się nie da. Nie, 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 ja co wam to pytanie. <głupy> 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 A jakie nie, wy A jakie, jakie wy mieliście ksy? Ja mam to do dziś. Czyli masz stałą, jaką? Aron. A, no ładna. A, no ładna. <głupy> ja zawsze byłam hipkiem, ale nie, nie wiem dlaczego. A, nie Bo wiesz? Ani nie byłem gruby, ani duży no czasem tak jest, no to do Nie mam, że tak po przychodzi. coś pasuje no. do ciebie. Wiesz. Nie, nie wiem, w ogóle nie, nie pasuje, chyba. ale do, do, może to od hip-hopu czy co? Nie, nie, nie było to Nie, to nie. <laughs> nie, nie. Może coś powiedziałem. Niedawno włosy obciął dopiero, wiesz. Tak, więc to, no, Nie, no już no, to widziałam to cię zupełnie. z krótkimi, ale ładnie ci. Bardzo dziękuję. No Kasiu. <laughs> <laughs> Mieszkałaś z bratem w pokoju jednym bardzo długo. Jaki widok z tego pokoju wiesz przez okno? Co, co wy widzieliście tam? Bo to była Aleja Wyzwolenia potem Piłsudskiego, chociaż wspominałaś też o ale domu my mieliśmy... przy, przy ulicy Reja, ale rozumiem, że, że Nie, wy to... mieszkaliście na Piłsudskiego. My mieszkaliśmy na Piłsudskiego, dawniej Wyzwolenia mhm. się nazywała. E... Na Reja mieszkała pani Halina. A. Mhm. No Mieliśmy widok na inny blok, a yy, bezpośrednio to na kotłownię. O. Ponieważ y, okna <grym> z tego romantic. bloku wychodziły na liceum, do którego nie poszłam, bo by było za blisko, bo naprzeciwko miałam liceum, mm -hmm. A poszłam do tego drugiego, które było tam 5 minut dalej, no ale to, było, to jest fajne w małym miasteczku i... Na przykład, jak teraz wybierałam mieszkanie, to myślę, że wybrałam akurat na Starej Ochocie, dlatego, że mi to przypomina... czuję się jak w Hajnówce. <grym> Trochę <ontmelacji, grym> Że to po prostu wszystko jest właśnie tak, jak poszłam do ten skwerek, to myślę, o, to tak jak park w Hajnówce, tutaj powinien być amfiteatr. No, więc jakby... Um, Ciągnie wilka do lasu. Mieliśmy widok na inny blok. To były małe bloczki, takie malutkie bloczki, nie wiem, tam są chyba dwa piętra. Czyli kotłownia podwójka, Tak, to, inne bloki. ten nasz blok był z Kotłownią, bo takie pierwsze. to było pierwsze osiedle, jak stawiali tę i przy tym tartaku budowali bloki, żeby ludzie mogli tam przemieścić, to yy, Starego typu bloki miały kotłownię i my akurat mieszkaliśmy w tym z kotłownią. Ona potem była nieczynna, ale nadal ozdoba była. Mm -hmm. <laughs> Więc miałam takie urocze widoki. Pamiętam, że jak składałam do wydawcy pierwszą książkę, to była pierwszy maja sprawa Aniny Franki, pani redaktor, jeszcze nie było mody na kryminały, to pani redaktor mnie zapytała, czy Pani Kasiu, czy Pani mogłaby tak trochę zmienić tą optykę, żeby tak trochę dostrzegać w tym świecie trochę jasności? A ja mówię, wie Pani, ja od dziecka miałam widok na kotłownię. <głos> <głos> no więc, no więc to, to, myślę, że to tak trochę infekuje. Ja do tej pory na przykład kocham Śląsk. Myślę, że to jest takie bliskie takie mi. Takie ciepło, że coś tam jakaś Nie, chodzi o te para, kominy, tutaj masz takie, wiesz... Ale ja do Wałbrzycha. No Wałbrzych wspaniały, tam zresztą y, mieszka do dziś mój wujek którego kocham bardzo. To jest y, rodzony brat mojej mamy, jedyny, który jest geodetą. I ja uwielbiałam z kolei. Tak jak nienawidziłam jeździć na truskawki i do kur, to po prostu kochałam jeździć do mojego wujka y, Olka, który po prostu zabierał mnie na te obliczenia. I A. zjeździliśmy całe w ogóle i tam w górach, i, i to, 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 jak to się nazywa, to bolko, ta y, wieża, czy to mhm. jest jakiś y, taki dawny zamek. W takie niesamowite miejsca mnie zabierał. Ja trzymałam taśmę i zapisywałam wyniki, pomagałam mu, bo jego dzieci już miały potąd tego. On chciał A, nikt, ciebie a ja, tak, ja się tak, jarałam tak. tym, tak. I w ogóle to było cudowne. A zresztą to też jest taki człowiek jak mój tata i mój brat, czyli też się urodził w styczniu tak mniej więcej jak oni. I y, y, y jest właśnie taki zorganizowany, matematyczne myślenie i tak dalej. Więc ja po prostu pamiętam, że mi pozwalał prowadzić samochód, nawet y, chociaż nie wolno było. I w ogóle był totalnie równy, świetny jest, tak. Bo żyję jeszcze jako y, jedyny, bo ani moja mama, ani mój tata już nie żyją. Natomiast. Y, Pamiętam, że też z wujkiem Olkiem, no i to jest miara moim zdaniem człowieka, kiedy siedliśmy we trójkę, mój brat, ja i wujek Olek i moja mama leży w trumnie. Jest po czuwaniu nocnym, bo w prawosławnym kościele całą noc śpiewają i, 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 i trumna leży w cerkwi nie, i, 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 trzeba, i jakby jest otwarta, czyli jakby każdy powinien pożegnać się ze zmarłym. No i już tacy bardzo zmęczeni, za chwilę będzie ta y, ostatnia liturgia, gdzie będzie odprowadzenie, a, a my z wujkiem zaczęliśmy wspominać moją mamę i rechotaliśmy w cerkwi na pogrzebie i za to kocham wujka Olka, bo mm, wszyscy oczywiście, cała rodzina ci od truskawek Os. też, to w ogóle, to było po prostu totalny skandal, tak, no. I, i, to, I to było piękne. I myślę, że jakby moja mama to widziała, a na pewno to widziała, to rechotałaby razem z nami i by się cieszyła, tak, no. Także to jest... Yy, yy, ja myślę, że tutaj z tą yy, całą geodezją i takimi przygodami tego typu, to Hmm. Chodziło bardziej o to, że tutaj mogłam jakoś, nie wiem, administrować swój umysł. Było jakieś zadanie konkretne. Jakby dla wujka nie było to problemem, że jak czekamy na coś, bo ktoś tam nie dojechał albo coś tam się dzieje, że ja mam książkę do czytania i sobie czytam. I pamiętam, bardzo wiele razy było tak, że siedziałam z nogami na, na, na oknie wystawionymi sobie czytałam. Wujek coś poszedł załatwiać, zawsze przynosił mi coś do picia albo do jedzenia, jakieś takie. To było strasznie fajne i no to, to, to nie było ani jednej takiej sytuacji traumatycznej, krytycznej mimo iż mieliśmy różne przygody i, i właściwie jeździłam z nim wakacje gdzie mogłam jeździć do, na jakieś tam, nie wiem, swoje, ze swoimi znajomymi czy coś takiego ale nie szkoda mi było tego czasu tylko wręcz przeciwnie no. super, pozdrawiamy, pozdrawiamy. tak, Wójka. pozdrawiamy wujka Olka i ciocię i, i Leszka i Tomka <głos》> A w co się bawiła mała Kasia? Przy tej kotłowie, albo coś? Zrobiłam swoją własną pocztę. Jak byłam taka domu? całkiem mała. W swoim domu? Tak. Czy na dworze też? Nie, nie, w domu, w domu. <grym> poczta? Marzyłam o tym, że będę pracować na poczcie. Jak byłam całkiem mała. A w okienku? Ty, tak, ty... wiem, że was zawiodłam. Nie, Wszyscy dlaczego? mają Super. takie miny, jak nie, ja, to nie, ja ci powiem więcej. W domu mojego dziadka była poczta. To znaczy, o. po wojnie znacjonalizowali, Kawałek i tam ja się wychowałem przy poczcie. To wspaniałe. Tak. I co? Mało tego z tyłu była. Słuchaj, nie wiem, czy mogę przejąć ten. Tę rozmowę, ale z tyłu była centrala telefoniczna. O, matko, I panie przyłączały i ja jako mały mogłem przyjść na kolana, i one oczywiście podsłuchiwały wszystkich i mi te słuchawki, i ja słuchałem o czym sąsiedzi mówią. No to ja wiesz co, jak no, byłam całkiem mała. To, to, zazdroszczę. No ja też ci zazdroszczę. byłam całkiem mała, to y, po, moja mama y, 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 miała raka i musiała dojść z tego laboratorium i odmieniła swoje życie w taki sposób, że została kaowcem. Y, pod, podjęła się pracy w domu kultury i ja jako dziecko, ja nie wiem ile miałam lat, jak obejrzałam kochankowie mojej mamy z Jandą, Nielegalnie tam weszłam, ponieważ moja Nie, mama tak. prowadziła bibliotekę na górze i organizowała różne wieczorki, klub seniora, jakieś dyskoteki, Maryla Rodowicz jak przyjeżdżała, to moja mama ją zapraszała, no, i, i, i ma zdjęcia, i w ogóle coś tam. I krawczyk, i ten mhm. jak on się tam nazywał taki z gitarą. Andrzej Rybiński, to wszystko byli. Moja mama była takim kaowcem później. Mhm. No i ja jako małe dziecko, znaczy już byłam w szkole chyba, w sensie w podstawówce to po prostu przychodziłam po szkole do niej, do biblioteki i yy, jak był seans kinowy, no to mama mówi, no to idź do pani Jadzi, pani Jadzia cię wpuści. Ja obejrzałam wszystko, wszystko co było, pani Jadzia mnie zawsze wpuszczała. W ogóle nie wiem, pamiętam, że ważne, pierwsze sceny lat. seksualne, jakiś holenderski film, totalnie w ogóle nie dla dzieci. Ja w ogóle oglądałam, to bałam się wyjść, bo się zorientują. Ja to wszystko oglądałam. No, no to mama tak, Bo mama nie ogląda, więc na lube. No Ona miała robotę, no. tak? Jakby tam po południu była zakładowa biblioteka, czyli ona była czynna tam od 14 do wieczora. Jak ci z zakładu chcą przyć książkę pożyczyć, to tam przychodzą. I oprócz tego miała właśnie wieczorne. Później to w ogóle było super, bo ja nawet bardziej lubiłam to, że ona została tym kaowcem. Nie wiem, jaką miała stanowisko, jakieś tam stanowisko miała. Ład, ładniej się nazywało, ale. Mm, ale pani bo, kierownik biblioteki. No może. wiesz, się pindrzyła w te jakieś takie w ogóle różne jakieś kolorowe kierownik sukienki. To kultury. No tego nie, wiem, jak, nie mhm. wiem, jakie miała stanowisko. Na pewno na pewno miała e, tą bibliotekę i to była jakby jej e, to był mały dom kultury, wiecie. Kinoleśnik. Kino tak. Się. No i ja po prostu spędzałam e, po szkole czas, przychodziłam do niej najpierw. Nie szłam najpierw do domu, tylko szłam do niej. Tam czekało na mnie obiad, bo w Domu Kultury była stołówka, więc ja jadłam. Potem szłam do mamy, na przykład uwielbiałam jak przyjeżdżały książki. Jak przyjeżdżały książki takie nowe, taka hałda nowych książek mm -hmm. pachnące i no to ja jej pomagałam pieczętować, pierwsza... 17 i ostatnia, do dziś pamiętam. Karty biblioteczne wypełniałam, w ogóle mogłam brać te książki, czytać. Jako pierwsza. I czytałaś. I czytałam, tak. I były takie działy w bibliotece, totalnie zapomniane, gdzie nikt nie przychodził. I Te książki nigdy nie wychodziły. Niektóre były nowe, albo były takie z niepoprzecinanymi kartkami. I jakby wzrastałam w czymś takim. Uwielbiałam to też z tej przyczyny, że no, po prostu bardzo często rodziców nie było w domu i mieliśmy chatę dla siebie w, wieczorem. W związku z tym z bratem oglądaliśmy regularnie horrory, a ponieważ był młodszy, to ja go straszyłam. I co, w... Ale co, potem już co, te smary obejrzeli. się zaczęły i już przystałam. No, ale młodszy to trzeba było uważać trochę. No Na początku to się brata. jeszcze bał trochę, ale potem to już nie. Ale jakie, jakie horrory? to no tak, no omen, oh tak, ten co samochód zjada, tak, yy, to wszystkie takie starożytne. Wampir z Feratu. No, no tak, tak, ma Czechosłowacki pewno. Słowacki horror. Ale one były świetne, te horrory. <grym> teraz mi się przypomniało. Znaczy, Wysysa krew pedałami z, ze stóp kierowców. No coś takiego, To był wampir tak. z Feratu. No tak. znaczy, wiesz co, to były te, to były yy, o tyle trudne, że był telewizor, było kino nocne, czyli jakby vampir, w tym momencie... z Spoko, nie? Ale kura bez głowy nie. <laughs> Dobre. No, było prawdziwe. No, tak. Nie, nie, oczywiście. Była prawdziwe. O, właśnie. Prawdziwa, a tak. tutaj jednak tak. to była wymyślona tak, sytuacja. Tak, masz rację. Mm. To tak jak czasem w kółko mnie pytają, dlaczego nie m, m, zostałam policjantką, albo naprawdę tego nie, nie chciałam robić, no bo to jest prawdziwe. Wiesz, jakby praca na obrażeniach, na czytaniu wiesz, zdjęć sekcji, na, na analizie prawdziwych e, e, tych wszystkich zeznań, a coś zupełnie innego jest taka zabawa. No. Więc, wampir jest okej, okay, a kura nie. No. <grym> Tak. Chyba, żeby był horror o kurze takiej jakiejś. Nie, 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 nie idźmy, nie idźmy w, tym, w tym kierunku. Już i tak bez rodziny zostałam wykasowana, także możemy iść. Wszystko. Możesz nam opowiedzieć absolutnie o wszystkim. Ale myśmy już dotknęli tutaj tego kolejnego wątku, który ja bym chciał poruszyć, ale tylko dotknęliśmy. Mianowicie, kiedy ty się dowiedziałeś, że masz białoruskie korzenie? No dotknęliśmy tego, yy, kiedy dotknęliśmy, ja do, właściwie to wzrastałam w, w takiej przestrzeni, że było to oczywiste. Mhm. I jak y, poszłam do liceum z białoruskim językiem nauczania, to y, wszyscy tam szli, którzy byli Białorusinami, tak? Jakby część osób, która tam była, no to w ogóle mówiła w domu po białorusku. U was się nie mówiło. A u nas się białorusku. nie mówiło i rodzice jakby wychowywali mnie na Polkę. I Później, po latach, teraz, jak już, jak już to wiem, jak już napisałam Okularnika, bo to o to chodzi, tak. taką książkę, drugą część Saszy, która jakby używa tych elementów, jak to się rozgrywa tam, to właściwie to wszystko dla mnie było oczywiste, ale jednocześnie, bo i tak, i, i religia, która przez całą rodzinę jest wyznawana, to była religia prawosławna. Jakby ta cerkwie, cerkiew bardzo mocno jakby w naszym życiu nie tyle uczestniczyła, co my uczestniczyliśmy we wszystkich obrzędach, rytuałach i rodzice byli aktywni, jeśli chodzi o wiarę i w ogóle bycie w tej społeczności. A ty rzucałaś w Batiuszkę Ogryskiem? Na religii. No bo mówił rzeczy, które po prostu były niedopuszczalne. Yy, no to, no, i zareagowałam no. spontanicznie należała się kara bardzo się potem zawstydziłam jak to zrobiłam natomiast w, nie byłam w stanie inaczej zareagować no to już wtedy taka byłam bardziej taki... No, akcja, reakcja znaczy myślę, że e, bardzo to moi rodzice przeżyli bo był dywanik i ja w ogóle myślę. tak, tak i wtedy natomiast y, tak, tata mi kupił potem lody, a mama na mnie krzyczała natomiast y, y, Baciuszka powiedział, że była cała bardzo ciekawa lekcja, ale jednocześnie i były, ja, zawsze, ja lubiłam jakby te, te rozważania etyczno-moralne i w ogóle czytaliśmy ze szczątkiem dosyć intensywnie Biblię poznawczo. jakby naprawdę piękna książka. Natomiast powiedział coś takiego, co jakby moim zdaniem było demagogiczne, nieprawdziwe. Chodziło o kobiety, które powinny, nie mogą wchodzić do cerkwi, jak mają okres. Hmm. I właściwie to powinny stać w przedsionku, jeżeli czynią grzechy. I, 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 ty, i, i tylko mężczyźni mogą wejść do środka. Czyli mu się należało. Proste. Znaczy, wiesz co, myślę, że wszyscy jesteśmy grzeszni i każdy ma prawo wejść do środka, i no, nie jasne. sądzę, że Bóg tak wszystkich y, y, szufladkował, że ty jesteś mniej grzeszny, ja bardziej, no to nie możesz wejść. No, jeżeli nie mogę wejść, to w ogóle nie wejdę, tak? Jakby y, to było oczywiście bardziej skomplikowane. Natomiast y, zasada była taka, że y, na religii się nie dyskutowało, a ja weszłam w dyskusję. A jak zaczęłam dyskutować z Baciuszką, to on mi powiedział, że ja się nie znam i że w ogóle... No to jak on się odwrócił, to ja rzuciłam w niego ogryskiem. Tak było. Trafiłaś? Tak. A gdzie? W plecy. Można było lepiej. No można było. No ale i tak... Celowałaś pewnie gdzie indziej. No jak gdzie indziej? No w głowę pewnie. Nie, był dosyć taki grubszy, więc myślałam, że trafi akurat w plecy. A, ja. No tak, to znaczy, nie ja nie mam, nie, wiesz, to, to chłopcy mają dobrego cela, dziewczynki to tak, byłam bardzo. Ale w duże plecy łatwiej. Znaczy, jak to, jak to się stało, to potem od razu żałowałam. Bo, pomyśl, bo uświadomiłam że sobie, że co w ogóle zaraz będzie i to się zaczęło mhm. wtedy. Tak. No tak, ale to. To już było liceum i to właściwie ja już wtedy y, totalnie poszukiwałam y, prawdy. Nie miałaś kobej, no, Tak, na Chciałam, śmierci, żeby no. wszystko było prawdziwe, byłam totalnie radykalna, czarno-białe należy określać swoje wartości, należy ich bronić. I jeżeli ktoś ich nie broni, jest chorągiewką na wietrze, jest ma miękki elastyczny kręgosłup, to mu się należy i w ogóle i nie, nie bójmy się mówić tego, co myślimy i tak dalej. No, generalnie go. A -a -a. Więc w sumie to delikatne. Delikatna Delikata kara dla Batiuszki tak, takiego do... gryza. Nie, Lepiej bardzo jego... się potem polubiliśmy, bo potem rozmawiałam z nim yy, mhm. i on właściwie mi wyjaśnił, że on nie miał tego na myśli, yy, więc doszliśmy do porozumienia. Aha. To nie było tak, że była wielka kosa. Chodziło bardziej o zbezczyszczenie yy, świętości, autorytetu. Yy. Jeszcze na tamtych terenach Batiuszka to był drugi po dyrektorze, no jeszcze tak. w liceum z białoruskim językiem nauczania no ale na przykład nie wiem no, w historyka nie rzuciłam ogryskiem, bo akurat nie jadłam jabłka na lekcji natomiast y, zaczęłam z nim dyskutować jak y, opowiadał jakieś głupoty o y, no, pamiętam do, bardzo dokładnie chodziło o y, Unię Lubelską i twierdził że to był y, rozbiór Białorusi, Polska i Rosja rozebrały Białoruś i w ogóle jakieś takie po prostu fakty, które zostały naciągnięte do y, y, to się łączy z tym tematem, o którym mówisz, czyli jakby na siłę tworzono z młodych ludzi nacjonalistów. I jednocześnie ci wszyscy ludzie to łykali bezdyskusyjnie. Mhm. Ja absolutnie jestem za niezależnością i niepodległością i absolutnie szanuję wszystkie wartości i jeździłam, tak jak powiedziałam, na. I na rajdy białoruskie, i nosiłam nawet y, taką bluzkę. Ja jestem kacapem, ja kacap, tak? Jakby totalnie na zasadzie wsparcia, tak? Natomiast nie lubię, jak ktoś mi robi wodę z mózgu. No i pan historyk wszedł ze mną w dyskusję. Dyskusja polegała na tym, że za każde moje słowo dostałam jedynkę, więc dostałam na tej lekcji siedem jedynek. <mu coke> I oczywiście, i y, 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 y tylko dlatego mniej więcej, bo się lekcja skończyła. Y, Potem musiałam się zgłaszać na każdej lekcji do odpowiedzi, żeby i dostać piątkę, bo inaczej by mnie tam nie, nie przeszła dalej, tak? Ale to była moja mała wojna, tak? Mhm. No, I dałam nie. radę, i tak. on próbował mnie zagiąć, a ja, a ja yy, dałam radę. I to było i powiem ci, że to mi dało dużo siły, tak? Jakby. Natomiast wracając do tej, tej bardzo ważnej kwestii, bardzo ważnej, to ja w tamtym czasie yy, uważałam, że yy, najważniejsze jest poczucie narodowe. Że to, to, że ja jestem e, Polką, określa mnie, ponieważ ja się czuję Polką. I totalnie zaprzeczałam e, nie tyle korzeniom, co oni mi mówili, że jestem Białorusinką, a ja mówię, że jestem Polką. Mieszkam w Polsce, mam na, e, wpisane obywatelstwo polskie, u, określam swoją narodowość jako polską, e, czuję się Polką, e, śpiewam e, hymn polski i mieszkamy w Polsce. No to i oni mieli rację te na tych terenach. Twoi przodkowie pochodzą z tych terenów, kości twoich przodków leżą w tej ziemi, jesteście tutejsi i religia i tak dalej. Natomiast ja tego nie przyjmowałam w tamtym czasie. Mm -hmm. Uważałam, że to jest yy, z różnych przyczyn, bo to jest bardzo, bardzo skomplikowany temat. Myślę, że yy, jakby napisałam moją najgrubszą książkę o tym, prawie tysiąc stron liczy okularnik. Gdzie? Ale, bo, czekaj, bo liceum wybrałaś ze względów raczej takich. Było Biograficzny, <gry> było nie białoruski. Mm. Nie wybrałam liceum z białoruskim językiem nauczania, dlatego że było to naj najnowocześniejsze liceum w całym województwie białostockim pod względem e nauki języków, ponieważ dostawali dotacje z ministerstwa i totalnie z wyrachowania wybrałam. Mhm. Plus mieli drużynę siatkarską, a ja grałam a, no tak. w siatkówkę. I byłam kapitanem drużyny. No i nie przy samym domu, czyli wszystko no się porządku. No tak, i, wszystko, i bardzo mi pasowało. Natomiast y, oczywiście to może moja mama też tam działała, ale na zasadzie, szyja, która kręci głową, żebym ja za bardzo nie tego. Też pamiętam, że bardzo moja mama była zawiedziona, że bo po skończeniu tego liceum y, bardzo wiele osób z wysoką średnią miało prawo wybrać y, jakąkolwiek uczelnię na Białorusi. Ja oczywiście tego nie zrobiłam i w ogóle powiedziałam, że nie mam mowy, żebym pojechała na Białoruś studiować i w ogóle, żeby zapomnieli. Mhm. Dla nich to był duży cios i myślę, że gdzieś tam pod spodem, pod progowo, oni próbowali mnie jakby profilować na, na tą białoruskość. Natomiast ja cały czas przez te wszystkie lata się buntowałam. Cały czas nie przyjmowałam tego, uważałam, że jestem Polką. I dopiero, i dopiero w momencie, kiedy. a Dlaczego tego nie, nie przyjmowałam? Z bardzo głupiego powodu i. Myślę, że teraz to się wstydzę trochę tego, dlatego że nie rozumiałam, dlaczego Białorusini nie zrobili żadnego powstania i nie zawalczyli o swój naród, i nie chciałam się identyfikować z takim narodem. Teraz to się zmieniło, teraz walczą, ale w tamtym czasie, kiedy ja byłam w szkole, oni nam wkładali do głowy, że wszyscy, wszystkie narody zadręczyły Białoruś, zniszczyły wolę białoruskiego ludu, Polacy męczyli ludzi, którzy. Ciężko pracowali i ich nie szanowali, a tamci literatura białoruska, której nas uczono, polegała na tym, że oni chodzili tylko w łapciach. W, yy, Janko Okropiwa yy, pisał o z zbóż, które się tam kładą, i takie poetyckie różne wiersze. I, i ja walczyłam z tym. Że nauczyciele powinni młodym ludziom pokazywać, jaka jest prawdziwa historia, żeby budzić tą wolę narodową, a nie opowiadać takim buntownikom, w jakim ja w tamtym czasie byłam, o, o, o łapciach i o łanach zbóż i o tym, że ktoś został rozebrany przez Polaków i przez Rosjan. Tak? I tak naprawdę ja, ja poczułam się bardzo głupia w momencie, kiedy odkryłam, jaka jest prawda, i myślę, że musiałam do tego dojrzeć. I to się stało, jak już byłam po 30. Eee, pojechałam na dokumentację do Hajnówki, bo też jakby los mnie prowadził, moim zdaniem. Pojechałam na spotkania autorskie, gdzie e, przyszły wszystkie moje koleżanki ze szkoły, pewnie, żeby zobaczyć, jak, jak przytyłam jak zbrzydłam. E, wszystkie moje panie nauczycielki, ludzie, którzy mnie znali. E, było bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi. I podczas tego spotkania na zakończenie jedna pani wstała i powiedziała, że pani trochę się wstydzi, że pani jest hajnówki, bo nawet w Wikipedii wtedy nie było napisane, że ja pochodzę z Hajnówki. I osadza pani akcję powieści, a to w Białymstoku, a to w Katowicach, a to w Gdańsku, a, a Hajnówka to, to nie zasługuje na książkę. Ja mówię, że no wie pani, ale nie ma sprawy, jeżeli pani chce, to mhm. zrobię to. Natomiast nie wiem, czy pani wiele ja pisze y, książki o złoczyńcach. To, to będzie kryminał. Och, to wspaniale! I takie owacje. Wszyscy tak się cieszą. Sala mm -hmm. po prostu aż poderwali się. I, te, pa, i ta pani wstaje i mówi, ale ten zły to będzie przyjezdny, tak? Jakby to <grym> <grym> dokładnie oddaje też jakby taki hajnowski klimat. Twin Peaks. Więc no? ja musi być przyjezdny. Więc ja przyjechałam do hajnówki, postanowiłam, że zrobię to. Że jestem im to winna, że może faktycznie tak jest, że dziś gdziekolwiek nie wrzucisz, to myślę, że jak to ostatnio taka pani do mnie napisała, która robi dokument o e, tamtym rejonie, o hajnówce, i napisała mi, że jestem prawdopodobnie najsłynniejszą osobą z hajnówki, że jakby nikt więcej tam nie, że chciałaby, żebym udzieliła wywiadu na temat tego miasteczka. W tamtym czasie nikt nie wiedział nawet może gdzie jest Hajnówka. To teraz my wiemy tam bardzo dużo się dzieje i tak dalej i, i bardzo dużo nie, też się nie, mówiła hajnówka po Hajnówka to jednak wiesz no zawsze przypuszczy to to się wiedziało. W, przysięgam ci, że zanim napisałam okularnika to każdy mnie pytał e, to gdzieś w górach. Naprawdę? Na, tak. tak było. O Natomiast radę, i, no. ja jestem ja dumna z tego, w liceum tam jeździłem. No, tak? No, a, a, no, dobrze no, się bawiłem w kultowym barze w Hajnówce. U Wołodzi? Tak. A, no tak. Ciekawe, czy on Sztybłą jest. Wiceł? Już teraz trochę no się może, tak tak. Bo... Może na studiach. W każdym, razie, w każdym razie, w momencie, kiedy przejechałam tam na dokumentację, postanowiłam, że podejdę do tego y, sumiennie, rzeczowo. Y, nie na zasadzie takich sentymentalnych wspomnień, które z pamiętasz z dzieciństwa. dzieciństwa, tylko tak jak traktuję każde miejsce akcji. I pojechałam tam na dokumentację. Pamiętam, że powiedziałam mamie, że w ogóle mnie nie ma. Jak mnie zobaczysz na ulicy, to nie podchodź i nie przyjdę na obiad, bo mam robotę no bo przecież moja mama zaraz by mnie wszystkie tam te mhm. swoje koleżanki przyprowadziła, ja bym nie miała kiedy pracować, bym Na musiała... Na zebrę. Tak, o, oczywiście, no tak, zebrę musiałam zabrać do domu ostatecznie. <grym> <grym> no i zamieszkałam w hotelu i umawiałam się z różnymi osobami, z ludźmi, często obcymi zupełnie, z którymi nie miałam kontaktu jako, jako dziecko, jako młoda osoba. I wtedy właśnie, podczas takich rozmów, i to właśnie pokazuje, że właśnie warto potraktować tak sprawę. Czyli ten research jest niezbywalny, a to jest właściwie bezcenna rzecz, bo gdybym ja tego nie zrobiła, tylko posługiwała się pamięcią moich rodziców albo tym, co mi powiedzieli, nie wiem, ciotka, wujek, sąsiedzi, którzy tak naprawdę nawet w tamtym momencie cały czas mnie chronili, to. Yy, Pewnie nie wiedziałabym, nadal byłabym w tej bańce i nie wiedziałabym o, o tym, że sprawa pogromu wsi prawosławnych na Podlasiu jest tam nadal gorącym tematem. W tamtym czasie była, kiedy ja robiłam tę dokumentację. Że jest bezpośrednio związana z Twoją rodziną. Tak, tak, ale to jakby wyszło. Rozumiesz, jakby niezależnie obok siebie. Dla mnie ważniejsze było to, że ja. Jak to jest możliwe, że mi nikt nic nie powiedział. O to chodziło. To znaczy, ty miałaś. Powiedziała ci Bo mama, to by... tylko była to jakby inna informacja. Zupełnie inna. Tak, no tak, babci. ale to. Że babcia zginęła, jakby to. Znaczy no, to, że babcia. Wiedziałaś jak zginęła. Jako dziecko. wiedziałam, że... oczywiście. Ale nie wiedziałaś, jak. Tak. W jakich okolicznościach. No, czy w... Mówiono... Znaczy, mówiono. wiedziałaś, jak, tylko. Mówiono mi nie całe to życie, życie to że babcia. E... Czołg niemiecki ją zestrzelił. Z taką historią rośniesz. Więc jakby uzasadnione. W to nie uwierzyć, prawda? Oczywiście, znaczy wiesz, co, po prostu też nie znasz tej babci. No tak, no jest to, no tak. Byłam na grobie, rozumiesz? To jest zupełnie inny kontakt, to jest w ogóle zupełnie e, inny przebieg opowieści. Więc jakby cały mój bunt, i to, że ja protestuję i kłócę się z historykiem, i z Baciuszką, i z różnymi osobami dyskutuję, i mówię, że jestem Polką, jestem Polką, jestem Polką, aż tu nagle odkrywasz coś takiego, i wtedy rozumiesz to rozumiesz to, że byłaś w błędzie, że byłam w błędzie. To nie niemiecki czołg. No i pojechałam do Ipenu, bo jak zaczęłam rozmawiać z ludźmi i dowiedziałam się, że jest tam e, bardzo wiele, y, wiele mogił, wiele tych. Ja nie chciałabym spoilerować książki, dlatego, że e, jakby cała historia jest zbudowana na tej opowieści 46 roku. A ekshumowano ciała wozaków dopiero w 97 bodajże, czy 94, już teraz nie pamiętam w książce, to jest, ja już to pisałam dawno temu. Natomiast ten, ten czas okres jest tak ogromny, i pokazuje, i dla mnie absolutnie usprawiedliwia strach moich rodziców przed to, że oni chcieli mnie chronić, żeby mi nie mówić. I każdy, kto przeczyta tą książkę, będzie rozumiał. Dlatego też napisałam tą książkę. Dlatego poświęciłam jej ponad dwa lata i zresztą przepisałam ją, bo jakby częściowo okularnik był napisany zupełnie inna fabuła. I jak przyjechałam, żeby ustawić to w miejscu akcji Hajnówka, to jakby całkowicie zmieniła się ta historia. I, yy, i myślę, że to są takie sytuacje, kiedy opowieść ciebie wybiera, że jest odwrotnie niż nam się wydaje autorom, pisarzom. Że ja tu całą drogę musiałam przejść, żeby yy, i wszystko, jakby te wszystkie historie, pochodzę stamtąd. Czyli nie ma i lepszej osoby, która będzie bardziej rozumiała mentalność tych ludzi. Dlaczego oni milczeli? Dlaczego moi rodzice milczeli? Dlaczego wychowywali mnie w taki sposób? Ponieważ oczywiście chcieli mnie chronić. W ich, ja jestem yy, czwartym pokoleniem. Czyli piąte pokolenie, teraz ci młodzi, oni już głośno o tym mówią, już, już hałasują, już się nie boją, bo jakby ten strach. Ale pomyślmy sobie po kolei, te wszystkie pradziadkowie, prapradziadkowie, dziadkowie, rodzice i, i ja, tak? Ja pamiętam, ja pamiętam, rozmawiałam z takim e, antropologiem, socjologiem, e, który mm, zgłębiał ten temat. I on na gruncie lokalnym głosił to. Ale nikt mu w kraju, jakby na szerszym, na arenie szerszej, nie, nie wiem, no jakby nie, nie spotykało to jakby takiego, no nie było wielkiego boom. No tak, było coś takiego, no to było dużo takich. I dopiero ja pamiętam, że i historycy, i wszyscy to, te dokumenty były w IPN-ie, tak? Jakby to nie było tak, że to było jakoś ukryte już wtedy. Ja mogłam to zdobyć. Natomiast... Moi rodzice borykali się z zupełnie inną sytuacją życiową. Jakby ujawnienie w ich czasach tego, gdzie jeszcze oni żyli w czasach komuny. Gdzie po prostu to w ogóle jakby mogło ci zdestruować rzeczywistości i no de facto nie żyjesz. W jakimś stopniu staram się ich tłumaczyć. Tak mi się wydaje, że, że powinnam to tłumaczyć. I w momencie, kiedy ja to wszystko pozbierałam, po, poczytałam i byłam totalnie wstrząśnięta i pamiętam, że siedziałam na schodach w Stoku. Paliłam papierosa, miałam zaraz wsiąść do pociągu i musiałam podjąć decyzję, co ja z tym robię. I ten facet: yy, zresztą w posłowie mu dziękuję za to, on mi powiedział, że niech pani tego lepiej nie zaczepia: to pani zniszczy karierę. Mhm. To, yy, to jest taka rzecz, pani tego nie, pani tego nie robi. Oczywiście, to wiecie, jak na mnie to działało, wiecie jak. Wtedy zrozumiałam, że ja muszę to zrobić. Mhm. Ten człowiek, który walczył o tą sprawę, żeby to ujawnić, on, który to zgłębiał, który jakby zna meandry tego całego tematu i wie, jak te, te rodziny później pokoleniowo się pomieszały, no bo tam to nie jest tylko kwestia samego mordu e, z 1946 roku, ani nawet ekshumacji z lat 90., ale po tych ludziach zostały puste domy, które zostały rozparcelowane. Tam się wprowadziły nowe osoby. W ich interesie też nie było o tym mówić. Takich pogromów było mnóstwo na tamtych terenach. Wyjaśnijmy, Jest mnóstwo mogił. Przede wszystkim, że chodzi o twoją babcię, która została zamordowana w Wulce Wygonowskiej, dokładnie. Dobrze mówię? Nie chodzi tylko m o moją babcię. Nie, nie, ale chodzi o. Jak rozmawiamy z tobą, że ty o tym nie wiedziałaś, była oficjalna informacja. Jak zginęła twoja babcia, a tak naprawdę po prostu była jedną z ofiar y, grupy żołnierzy wyklętych pod tak. komendą. Y, Romualda Burry, Rajsa, tak, nie tak. tak, tak Natomiast y, rzecz dotyczy nie tylko mojej babci, Zostało, spłonęło no, całe wiele wsie. wsi. Wiele wsi. W mojej książce jest bardzo precyzyjnie podana ilość osób, które zostały cywili, dzieci, moja babcia była w ciąży, kiedy zginęła. Mm -hmm. e, oprócz tego zostało uprowadzonych e, chyba 50 wozaków, którzy transportowali. E, znaczy w ogóle to jest bardzo skomplikowana e, dziejowa historia. I ja, I ja nie dokonuję srogiej pomsty. Jakby bury e, był dowódcą, prowadził swój oddział, został zdradzony i uciekał. Hajnówka leży na samym skraju, dalej już była to ostatnia stacja przed Związkiem Radzieckim. Oni planowali atak na, 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 na ten pociąg, który został udaremniony przez to, że pojawił się szpicel, który ostrzegł. I pojawiła się cała brygada ludzi, która rozbiła oddział Burego, i oni byli bardzo mocno zdziesiątkowani i też mieli dużo rannych, i tak dalej. I Bury zaczął uciekać. A szedł w tamtą stronę, ponieważ no, w lasy jakby musiał, musiał jakąś drogę wybrać, i po kolei, żeby odgonić pogoń, palił kolejne wsie. E, jednocześnie w każdej wsi szukało zdrajcy. No i e, ci wszyscy ludzie zginęli. To, w jaki sposób się odbyło, jest bardzo szczegółowo opisane w książce. Ja nie będę w ogóle tego powtarzać, włącznie z wątkiem moim rodzinnym, też jest bardzo szczegółowo opisane w posłowiu. I nadal to jest dla mnie bardzo trudne. Odkrycie takiej historii, która jakby rzutuje na to, kim jesteś, i jakby z, nagle z takiej egzotyki podlaskiej przeistacza się w bardzo ważny element tożsamości narodowej, gdzie orientujesz się, że właściwie Twoja krew jest zmieszana i, i właściwie myślę, że to dotyczy bardzo wielu osób, zmienia wszystko, zmienia całkowicie optykę. A my się zastanawialiśmy, jakby to było, jakby wpłynęło to na twoje życie, gdybyś się dowiedziała o tym fakcie w dzieciństwie, w dzieciństwie albo w liceum, kiedy byłaś takim walczakiem. Czy coś by w ogóle to się coś by zmieniło, czy... Nie wiem, czy bym napisała tą książkę. Myślę, że nie. Myślę, że też yy... Nie mogłam się tego dowiedzieć, bo znam moich rodziców i wiem, że w tamtych czasach w ogóle się o tym nie mówiło. To nie była tylko ich kwestia, ale też nauczycieli, wodarzy miasta, ludzi, którzy... E, bo w jakby... gruncie rzeczy powinna się o tym dowiedzieć w takim liceum, prawda? Jak, tak, jak, bo jak jeżeli bym się to... nie dowiedziała od rodziców albo od bliskich, to powinnam się dowiedzieć od ludzi, którzy znają tą historię lepiej. Zwłaszcza, że byłam w liceum z białoruskim językiem nauczania i tam byli wojujący polscy Białorusini. I oni też mi nie powiedzieli. A wiedzieli. No właśnie, to jest dla mnie tajemnicze, czy oni wiedzieli i milczeli. Wiesz, na przykład pamiętam, jak, jak wyszedł okularnik, cały hałas wokół tej książki zrobił się dopiero rok później. Przez ponad rok nie, nie, nie zapraszono mnie do hajnówki, bo oni nie wiedzieli, co z czym to jeść, co można z tym zrobić, czy to, to jest dobrze, czy źle. Potem zaczęli y, politycy, po prostu pokazywali w programach informacyjnych moją książkę, kłócili się, cały czas próbowali mnie zwerbować do różnego rodzaju dyskusji, odmawiałam. Jakby polityka nie, nie, to nie chodzi o to, jakby ja nie jestem tutaj jakby stroną, nie, nie zamierzam ani odwetu na Burym robić, ani go oceniać, zresztą w książce jest postacią, która jakby tam funkcjonuje, starałam się spojrzeć na niego jak na człowieka. Tak jak powiedziałam, gdybym ja była dowódcą... Takiego oddziału, który wierzy w Polskę, i został zdradzony, i został rozbity, i mu zniszczono oddział, nie wiem, jakbym się zachowała. Chronił swoich ludzi. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Ten pościg za nim nie został wysłany. Może władzy tamtejszej, no już tu wchodzę w politykę i nie chciałabym chyba się bardziej rozwijać, wcale nie przeszkadzało, a nawet pasowało, żeby doszło do takiego pogromu. Bo dla nich oni byli nieważni, to byli ludzie mieszkający na wsiach. Natomiast dramat ludzki, mnie interesuje dramat ludzki, bo jestem pisarką. Moim zadaniem jest opowiadać historię. Czy to jest historia całkowicie wymyślona, taka, która, która jest pisana ku rozrywce, czy to jest powieść, którą traktuje okularnik jako powieść, zbudowana na materiałach prawdziwych, to y, jest jakby sprawa drugorzędna, bo to jest kwestia jakby wybrania medium, ramy do tego obrazka. Natomiast y, moim zadaniem jest opowiadać o, o, jednym, o losie jednego człowieka, o jego małym życiu i to jak wpływa Cywila. na. Tak. Bury też jest bohaterem i jego dramat też starałam się oddać. Tak samo jak starałam się pokazać. Książka powstała w 2015 czy 16 roku, czyli to wtedy, kiedy się spotkaliśmy. Była najgrubszą książką, m, moją w ogóle jest. Natomiast tak gruba książka, prawie tysiąc stron, tego samego roku była bestsellerem Empiku. Jakby ludzie jakby to, jak już to ruszyło, jak ta fala ruszyła, to po prostu rzeczywiście. I to jest niesamowite, do dziś do, ludzie do mnie piszą, ponieważ książka kończy się już tam pewne elementy, jakby fantazji wprowadzam, w jaki sposób są tam i partyzantki, i różne jakieś nacjonalistyczne, różne grupy i to się po latach teraz jakby ujawniło, że to jest, rozumiecie? I ludzie do mnie piszą, skąd ja wiedziałam? I to jest magia opowieści. Ja tego nie wiedziałam. Po prostu idziesz za historią, idziesz uczciwie za historią i widzisz, co z tego wynika. I wiesz, jakie są następne kroki. I wiesz, że to nie tylko chodzi o Burego, tylko chodzi o współczesność. Że to współczesność jest istotna. Że to, co się tam dzieje, że to nie zniknęło, że taki wrzut który zostaje bardzo późno odkryty, przecięty, wyleje się tym kwasem i, i zainfekuje wszystkich. I że nie jest możliwe bez wyczyszczenia, żeby to zniknęło o tak na pstryk. Przyszła wróżka, dobra wróżka i, i zrobiła czysto. Nie. I myślę, że tam się będzie gotować jeszcze przez wiele, wiele lat. Poza tym to jest teren przygraniczny. Totalnie jakby te... To też jest w książce, że... Wszystko się łączy. Że po prostu myślę, że... Wy, wy jesteście warszawiakami, nie? Ja jestem z Józefowa. No to ty jesteś Józefowianinem, tak? To myślę, że dla was to jest trudne do zrozumienia, ale na wschodzie, na Podlasiu, jak jesteś w takim rejonie na końcu świata, że dalej to już tylko smoki i cały czas przesuwają tą granicę i nadal nie wiesz, gdzie jesteś. Nie mówiąc już o tym, że za Bugiem to już jest inny świat, mhm. to ludzie uczą się milczeć. Czyli oni są otwarci, pojedziesz tam, dadzą ci słoniny wódki, dadzą, poczęstują ci pierogami, oddadzą ci swoje łóżko i koszule. Ale to, co najważniejsze, co traumatyczne, to ci nie powiedzą. Musiałbyś być z nimi. Nie wiem, czy nawet jakbyś miał żonę stamtąd, to by ci powiedzieli. Może jakbyś, nie wiem, miał syna, tak? I ten syn by już miał jakąś tam. W jakimś wieku był. Mhm. Ale musisz bardzo głęboko wejść. Ja u, naprawdę uważam, że gdybym ja nie pochodziła stamtąd, gdybym y, nie miała takich rodziców, takiej matki, która po prostu była ważna dla tych ludzi, oni by mi nie powiedzieli o niektórych tych rzeczach i ja bym tej książki w ogóle nie napisała. Teraz jest w ogóle zupełnie inna sytuacja. Minęło, zaraz minie prawie 10 lat. I teraz zobaczmy, co tam się dzieje. Także. I tam jest dużo takich historii, nie tylko ta jedna. Twoja babcia nie przeżyła, a, a dziadek przeżył. Jaka jest historia jego szczęścia w tym momencie? Dziadek ożenił e, się z jej siostrą, i mieli potem chyba szóstkę, siódemkę dzieci, z czego jedno zmarło. I e, no i to są moi. Ale Ma... gdzie on wtedy był? Nie, nie, nie wiesz tego. Jak mu się udało przeżyć? Tak. to? Nie pamiętam teraz. Ale wiem, że scena w okularniku, yy, która się nazywa chyba 1,9,4,6 dunia opowiada o tym. Wiesz, co, to jest tak, że. Yy, to nie jest tak, że ja zajmuję się tym codziennie wstaję rano i o tym myślę. No wiadomo. A mało tego, y, staram się o tym nie myśleć. Wręcz. Y, 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 wydaje mi się, że. Y, napisałam tą książkę i tak zrobiłam taki rodzaj y, oczyszczenia własnego. Czyli katarzys. A potem to zamknęłam i teraz mnie zastrzeliłeś, wiesz? Bo. Y, bo mam taki system, że zamykam te rzeczy do szuflady. I po prostu je chowam i może przyjdzie czas, że do tego wrócę, jak postanowię, że mam na warsztacie i zgłębiam jakiś inny temat, który łączy się w moim rodzie, w mojej całej rodzinie. Jest mnóstwo takich różnych historii, które myślę są warte do opowiedzenia, właśnie przez to, że to jest taki teren e, mocno zmieszany kulturowo i religijnie i narodowościowo i ta zawieruchowa jedna zwykle tamtędy idzie, więc... E, jest jeszcze kilka historii, których nie, um, których nie ujawniłam. I trochę się ich boję. Także. A wydaje mi się, że na pusto takie gadanie jest. Taka spekulacja jest nie, 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 nie do końca dobra, bo ja jestem zwolenniczką tego, żeby e, tak jak ty robisz, że po prostu jechać, porozmawiać z bohaterem, zdobyć dokumenty i dopiero wtedy odbijać się od tego. Bo bardzo jest łatwo oceniać. Yy, kiedy słyszymy to w takiej formie, w jakiś sposób ktoś nam to przedstawia, a zupełnie jest coś innego, kiedy postawisz się w sytuacji tamtych ludzi w tamtym czasie, bo te okoliczności mają totalnie znaczenie. Jaka, jaka była rzeczywistość, co było dla nich ważne, tak? Dlatego też staram się tłumaczyć na przykład rodziców czy moich nauczycieli, bo myślę, że oni też mieli swoją prawdę. A czy nie jest za długo już tej, tej, tego wywiadu? Ile to ma trwać? No długo, nie, długo, tak. Zbliżamy się do końca. Je, jest to w ogóle Ale idealny wiesz... też moment, żeby zadać Ci pytanie, w jaki sposób ukształtowało cię twoje dzieciństwo. Czyli w jaki sposób dzieciństwo hmm. wpłynęło na to, że dziś jesteś tą Katarzyną Bondą? Nie wiem, to takie wiesz pytanie trzeba spojrzeć na siebie z zewnątrz Trzeba mam z tym kłopot. Mi się wydaje, że. Yy... I te, paradoksalnie te wszystkie te różne okoliczności, trudności, one yy, w, w ostatecznym rozrachunku działają na plus. To, że znajdujesz sobie siłę do walki, dyskusji i przede wszystkim odważasz się samodzielnie myśleć. Tak myślę, że to jest najważniejsze, że po prostu. Yy, Masz swoją opinię, swoje zdanie i idziesz po, i po prostu idziesz swoją ścieżką, idziesz swoją drogą. I niezależnie od tego, e, po drodze spotykasz różne osoby, dzieją się różne rzeczy. Natomiast myślę, że e, może nawet bym nie była nigdy pisarką, gdybym nie pochodziła z tamtego terenu. Może bym nie miała w ogóle takiej potrzeby. E, wiesz, na przykład, ja do tej pory chodzę czasem do cerkwi. No teraz przed świętami to byłam e, kilka razy. To nie jest tak samo jak w takim małym miasteczku, bo nie wiem, no przed Wielkanocą w Hajnówce yy, na przykład niesie się ogień święty do domu. W Wielki Czwartek niesie się święty ogień i całe miasto idzie ze świecami. I jak ci zgaśnie, to bierzesz od tego, kto idzie obok ciebie. Jest to tak magiczne doświadczenie i robisz to co roku. To jest taki rytuał zupełnie normalny, taki normalny. i mm, i przynosisz te nogi do domu, i czyścisz cały swój lokal, i y, y, głowa domu podpala końcówki włosów wszystkich y, y, ludzi, jakby czyści energię. Y, no Oczywiście to się łączy z tym, że wierzymy, że jakby no, jakby to jest religijne, ale też jednocześnie jest pewnego rodzaju obrzędem. Mi na przykład bardzo tego brakuje takich obrzędów, tego, że idziesz do cerkwi, jakby churci śpiewa i. I w jakimś stopniu myślę, że wszystko, wszystkie te różne doświadczenia, że nie tylko chodzi o pianino, ale na przykład chodzi o doświadczenie takich rytuałów prawosławnych, w których ja wzrastałam, że one gdzieś tam na pewnym poziomie jakby na tyle ostrzyły moją wyobraźnię, jakby zbudowały ją, otworzyły przed, przed, nie wiem, przede mną tak naprawdę, że ja jakby widzę historię, jakby. Jestem w stanie, jakby zrobić systematykę i napisać więcej książek, dla, dlatego że komuś przekażę jakieś działania, które są logistyczne bądź strategiczne. Ale tak naprawdę to, co ja mam, to gdzieś to idzie stąd. I mi się wydaje, że to bierze się absolutnie z dzieciństwa, i to nie ma znaczenia, czy ty wybierasz, czy to będzie kryminał, e, czy to będzie dokument, czy to będzie jakikolwiek inny. Gatunek, który uprawiasz, bo to ma mniejsze znaczenie, to ty decydujesz, to już jest drugi wybór. Natomiast to, co jest pierwsze, to moim zdaniem to jest ta kwestia wrażliwości takiej wrażliwości pierwotnej i, yy, i takiego życia duchowego, w którym funkcjonujesz. I myślę, że moje, yy, moje dzieciństwo było bardzo duchowe. I to jest, to jest po prostu chyba to o to chodzi, że te wszystkie materialne rzeczy nawet czy to czy ta była czy traktuję to jako siatkówkę bo nie wiem przecież kocham wygrywać oczywiście w ogóle nienawidzę przegrywać byłam ostatnią osobą która no, w ogóle mój mój mój, mój cały czas mnie brał na bok i mówił że tak się nie uprawiach eksportów grupowych tak nie nadajesz się no więc jakby przestała się uprawać. wszędzie na boisku ale to jest też duchowe tak jakby i, i zanurzanie się w muzyce czy, czy właśnie te rytuały bym powiedziała takie stricte wschodnie to wszystko jest moim zdaniem duchowe i, i myślę, że dlatego w końcu zaczęłam pisać książki. Że nie zostałam, wiecie, no, księgową czy coś. Bardzo kocham moją księgową, także cieszę się, że w ogóle Masz. są bo ludzie, którzy potrafią, księgową, tak, tak, którzy potrafią takie rzeczy. Tak, tak, które potrafią takie rzeczy albo mnóstwo ludzi, którzy ma taki konkretny zawód. Jakby kocham ludzi za to, że oni mają takie kompetencje, bo ja przecież w ogóle bym nie ogarnęła tego, więc... Natomiast, no myślę, że tak. Ostatnie pytanie. Jeszcze ostatnie, to nie było ostatnie? <laughs> nie, to było przed. Okej. Okay. Kiedy przestałaś być dzieckiem? Nie przestałam. Nie przestałam. Bardzo to lubię. <śmiech> 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 tak, ja się cały czas, co jakiś czas, to, znaczy, ja czasem tylko się zachowuję jak dorosła osoba. A wy? No Ale to jest rozmowa z tobą. Nie no, ale musicie mi teraz powiedzieć. No, my jakoś wydorośleliśmy ostatnio chyba. Ja późno, późno, ale przestałem tak. No to kiedy? Co się stało? No nie, to jest na dłuższą powiedzmy, musimy kończyć. Tak, tak, tak. Później mi powiecie, dobra? Zatem to są trudne sprawy, wiesz, trudne. ale rozumiem, że teraz zachowywałaś się przez te ostatnie półtorej godziny jak dorosła. No nie wiem, a jak sądzisz? No tak mi się wydaje, nie, ale może to się zmieni no za 10 minut. Nie, nie wiem, nie wiem, wiesz co, uwielbiam, się w postę, uwielbiam to brykać, to jest po prostu, wiesz, to jest w ogóle, myślę, że taka ciekawość dziecka to, boję się, że to mi nie przejdzie, to jest coraz słabsze, <słuchaj> <słuchaj> jestem starsza. Słuchaj, no bardzo, bardzo ci życzymy tego, żebyś była dzieckiem jak najdłużej. Dziękujemy za Twoją wizytę. Liczymy na kolejne trzy książki w tym roku. Minimum trzy książki. I co? I idziemy się bawić w pocztę, chyba, nie? Tak, zdecydowanie. Ja mam doświadczenie. Dobra, idziemy do tej Ja twoich... będę petentem, bo słabo, słabo, słabo. Nauczymy go. A, ja A, mam dobrało. dla Ciebie taką loterię. Losy. Ja będę tym Twoim bratem. Tak? No, rozumiem. Okay, dziękuję bardzo. Ja dzięki. dziękuję. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.